Podpunkt 4. Sprawa wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Podpunkt 5. W sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na 2021 rok po zmianach. Podpunkt 6. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój po zmianach. Podpunkt 7. Przedstawienie uchwały budżetowej po zmianach. W tym podpunkcie będzie odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały, odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarki, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej Rabce-Zdroju. W podpunkcie C przewidziano dyskusję, następnie głosowanie nad budżetem na rok 2022. Punkt 4 główny, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Podpunkt 5, interpelacje i wnioski radnych. Punkt 5a, życzenia i inne składniki kryjące się pod tym punktem. I 6, zamknięcie sesji. Proszę Państwa, to jest porządek. Czy do porządku mają Państwo jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy, panie burmistrzu, do punktu drugiego. Sprawozdanie pana z działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 15. No właśnie. No bo nie wiem, czy pan mnie wyłącza, czy... No, chciałem siebie wyłączyć. Aha. Od 15 grudnia 2021 do 29 grudnia 2021. W okresie międzysesyjnym wydałem 10 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 6 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu, 3 zarządzenia. Zmiany zarządzenia z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 3 zarządzenia i 4 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące m.in. spraw powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju procedury ogłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury dziedzictwa narodowego w 2022 roku. W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 2 upoważnienia pełnomocnictwa. Upoważnienie dla pani Anety Kozłowskiej, naczelnika Wydziału EAO do wglądu w akta sprawy w Ministerstwie Finansów. Upoważnienie dla pani Barbary Rapacz, dyrektora Zespołu Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekłych Chorych w Rabce-Zdroju do wglądu do akt sprawy w Ministerstwie Finansów. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne jako kierownika urzędu w następujących sprawach. W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, powołania komisji przetargowej na zadanie świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2022 roku dla Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Zmiany zarządzenia wewnętrznego z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 oraz w dniu 25 grudnia 2021. W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 15 listopada 2021 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji. Dokonanie jednego uzgodnienia lokalizacji sieci, 2 uzgodnień projektów zjazdu, wydanie jednej zgody na przejazd
powyżej dopuszczalnego tonażu jednej decyzji na zajęcie pasa drogowego. Uzgodnienie jednego projektu zagospodarowania terenu, wydanie jednej decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 6 numerów porządkowych dla nowych budynków, przygotowanie odpowiedzi na pisma skierowane w bieżących sprawach do Wydziału Geodezji. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Zostało zakończone trzecie postępowanie pod nazwą Zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. Została wybrana oferta firmy Rapacz. Cena 198 640 zł brutto. Czas podstawienia sprzętu 90 minut. Zostało zakończone drugie postępowanie na zakup energii elektrycznej na rzecz gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Pierwsza oferta Entrite, spółka z o.o. ulica Poznańska, Jawczyce. Cena 1 279 992,80 zł. I druga oferta firmy Tauron Sprzedaż, spółka z o.o. ulica Łagiewnicka 60, Kraków. Cena oferty 1 149 638,60 zł. Postępowanie zostało zakończone. Wybrana została oferta firmy Tauron Sprzedaż, spółka z o.o. ulica Łagiewnicka, Kraków. Cena oferty to jest to 1 149 638,60 zł. W chwili obecnej trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój, i tutaj została złożona jedna oferta, zakłady komunalne ulica Kilińskiego 46. Cena oferty 240 757,92 zł. Część druga, opróżnianie koszy ulicznych na terenie sołectw Chabówka, Ponice, Rdzawka. Złożono jedną ofertę. Zakłady komunalne spółka z o.o. ulica Kilińskiego 46. Cena oferty 31 402,08 zł. Zostały przeprowadzone negocjacje z Pocztą Polską na obsługę pocztową w 2022 roku i w chwili obecnej trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Zostało wszczęte drugie postępowanie na opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku i termin składania tych ofert jest do dzisiaj, do 29 grudnia. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowane przez Wydział IRG. Bieżące utrzymanie czystości szaletów miejskich zlokalizowanych przy ulicy Rynek w Rabce-Zdroju, odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do aptek na terenie gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w świątecznym kiermaszu rękodzieła na placu Świętego Mikołaja. W Teatrze Lalek wziąłem udział w koncercie adwentowym Mario, czy już wiesz. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Spotkałem się z prezesem SIM Małopolska. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wspólników SIM Małopolska. Uczestniczyłem w koncercie kończącym projekt pod tytułem Mistrz Tradycji. Uczestniczyłem w przekazaniu choinki dla Urzędu Miejskiego od organizatorów projektu Mikołaj w akcji. Spotkałem się z pracownikami spółki Zakłady Komunalne. Uczestniczyłem w przekazaniu Betlejemskiego Świata Pokoju. I wczoraj uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy macie państwo do sprawozdania pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tych spotkań ze spółką SIM. Czego dotyczyły i czy to było też związane z tą inwestycją, która ma powstać i na jakim etapie to jest w tej chwili? Z
spotkanie, jeżeli chodzi o samo, bo tam jest, tam były dwa spotkania. Jedno było z prezesem SIM-u i w tym spotkaniu prezes SIM-u przyjechał tutaj do nas, bo między innymi chciał nam przekazać też informację dotyczącą ewentualnego projektowania tych budynków i nie wiem, czyście Państwo widzieli, ale myślę, że zostało też podane na naszej stronie Urzędu Miejskiego, że poszukuje się projektantów, którzy zaprojektują między innymi te budynki. Chodzi o to, żeby też tą informacją dotrzeć do jak największej grupy osób, które architektów, którzy zajmują się takimi sprawami, przygotowaniem tej dokumentacji, z tego względu, że jest to 17 gmin i żeby nie było na zasadzie takiej, że będzie to projektowała jedna firma i będzie trwało to latami. Chodziło o to, żeby to w miarę szybko i na bieżąco, żeby to było realizowane. Natomiast to drugie spotkanie, tam gdzie było zgromadzenie wspólników, to spotkaniu odbyło się w miejscowości Uszew. Mianowicie trzy gminy mają przygotowane już dokumenty związane z przekazaniem tych swoich gruntów i chodziło o to, żeby wspólnicy, żeby na tym wspólnym spotkaniu, żeby zostało to przyjęte właśnie jako majątek spółki. Natomiast było jeszcze pytanie, bo jak Państwo pamiętacie, podejmowaliście też Państwo uchwałę w sprawie tych ewentualnie 10%, gdzie moglibyśmy jeszcze pozyskać środki, więc informacja była podana taka, że wnioski właśnie tych gmin zostały złożone, zostały przyjęte w ministerstwie, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma decyzji. Nie ma decyzji, nie są rozpatrzone jeszcze. Tak, 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 tak. I takie mam jeszcze pytanie, może nie pytanie, bo mówi się Plac Świętego Mikołaja, to jest oficjalna nazwa tego placu, czy to tak przyjęta jest nieoficjalnie? Chyba tak się przyjęło. Czy może zrobić w końcu Plac Świętego Mikołaja, tak żeby to było... Nie było żadnej uchwały w tym? Nie wiem. Pani Beato, pani nie Beato, wie? Pani Beato, była jakaś uchwała nadająca Plac Świętego... No możemy się tym zająć. No, dobrze. Czy tak jeszcze ktoś się zorientować, czy to jest jakaś taka oficjalna już nazwa, czy po prostu tak został przyjęty zwyczajowo? Dziękuję Panie Pawle. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie ma. Proszę Państwa, w związku z tym przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. W sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia rodziny na lata 2022-2024. Jest to projekt uchwały 119. Analizowany był na komisji budżetu i przyjął pozytywną opinię. Ja natomiast chciałbym tylko przypomnieć radnym, którzy nie byli, że jest to program wspierania rodziny, co 3 lata opracowywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w naszej gminie, który ma taki obowiązek ustawowy przygotować sprawozdanie i program zarazie działalności na te następne 3 lata. W uzasadnieniu piszą, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnieniu swoich funkcji gmina w ramach zajęć własnych ma zapewnić wsparcie przez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu między innymi opracowuje się 3-letnie programy wspierania rodziny. Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowania dzieci w rodzinach naturalnych. Celem programu jest przywrócenie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną. Z uwagi na powyższe proszę o podjęcie uchwały. Proszę Państwa, czy ktoś w sprawie projektu uchwały 119 chciałby zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan radny Marek Ciepliński, nieobecny. Pani radna Małgorzata Choim. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Jestem za. Pan radny Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan radny Jan Kwatyra. Jestem za. Pan radny Jacek Latawiec. Pani radna Dorota Majerczyk. Nie ma jej. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za.
Pan radny, pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem za. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Ptak. Wojciech Żółtek. Ja pocnę. Ale ma do trzeci. 14. Nie ma nie, 11, przepraszam. 11. To 4 dni obecnie. Proszę Państwa, 11 głosami za. Projekt uchwały 119 został przyjęty. Proszę Państwa, podpunkt drugi w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022. Proszę Państwa, jest to... Postanowię się, bo może odczytam, nie będę czytał tych wszystkich paragrafów. W paragrafie pierwszym postanowię się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z własnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i tak dalej. Proszę Państwa, w uzasadnieniu, też pomijając wszystkie podstawy prawne, środki pozyskane z opłat nie pokrywają należnych kosztów subwencji. Celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Po przeprowadzeniu przetargowego postępowania przetargu ustalono, iż obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami w roku 2022. W związku z powyższym należy część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryć z dochodów własnych gminy. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobrania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022. Proszę Państwa, nie będę już się odwoływał do Pani Skarbnik. To jest po prostu ta, jak gdyby ten brak, musimy niestety uchwałą przyjąć, że zgadzamy się na pokrycie z budżetu tej niedopłaty. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa sobie życzy zabrać głos? Nie ma. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Na komisji budżetowej projekt tej uchwały otrzymał pozytywną opinię. 6 za, 1 wstrzymujący się. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani radna Małgorzata Choim. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan radny Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan radny Jan Kwatyra. Jestem za. Pan radny Jacek Latawiec. Jestem za. Pani radna Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny jestem Michał Skowron. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan radny Piotr Żółtek. Nieobecny. Proszę Państwa, 10 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, projekt uchwały 120 został przyjęty. Przed punktu trzeciego przystępuje zmian w budżecie gminy Dawka Zdrój na rok 2021, projekt uchwały 121. W tym punkcie poprosiłbym Panią Skarbnik o zabranie głosu i przypomnienie, jakie zmiany tutaj zachodzą. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2021 rok zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 697 363,36 zł
W tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2000 zł i dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 3 699 363 zł i 36 groszy. Plan dochodów po zmianach wynosi 93 745 125 zł i 54 grosze. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków budżetu na łączną kwotę 4 256 150 zł i 80 groszy. W tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących 2000 zł i dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4 258 150 zł 80 groszy. Plan wydatków po zmianach wynosi 102 423 499 zł i 12 groszy. Projekt zakłada również zmniejszenie deficytu i zmniejszenie przychodów o kwotę 558 787 zł i 44 grosze. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków, to zwiększamy plan dochodów bieżących 2000 zł. Są to środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Zmniejszamy plan dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 1 100 000. Jest to przeniesienie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na rok 2022. Zmniejszamy również dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID. Jest to przeniesienie środków również na 2022 rok z roku 2021. Jest to kwota 2 451 650 zł i 61 groszy. Zmniejszamy plan dochodów majątkowych na zadaniu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe. Jest to kwota 147 000 zł, 147 712 zł i 75 groszy. Związane to jest z zakończeniem realizacji projektu. Zmiana ta ma również odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. Jeżeli chodzi teraz jeszcze o zmiany w wydatkach, to przenosimy część realizacji zadania budowa drogi Nowy Świat, budowa obiektu mostowego. Przenosimy kwotę 1 658 787 i 44 grosze. Realizację części tego zadania przenosimy na rok 2022. Zmniejszamy plan środków przeznaczonych na zapłatę podatku od nieruchomości od mienia gminnego, które jest nieuregulowane, i zmniejszamy kwotę 30 000 zł. Zmniejszamy środki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, jest to kwota 60 000 zł. Zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 2 miliony zł. Jest to przeniesienie zadania na realizację na rok 2022. Dotyczy zadania rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju. W działach 855 i 852 urealniamy plan wydatków realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to kwota 37 999 zł. W dziale 900 przenosimy realizację zadań związanych z kanalizacją. Kwota 451 650 zł i 61 groszy. Jest to przeniesienie zadań na rok 2022. I zabezpieczamy środki, zwiększamy plan wydatków bieżących na odśnieżanie miasta. Kwota 64 284 i 1 grosz. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby prosić o głos? Proszę bardzo, Pani Radna. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, tak jak Pani tu skończyła swoją wypowiedź, odnośnie tych przeniesień środków na wykonanie sieci kanalizacyjnej, ale to nie całościowe środki na przykład, nie wszystkie, bo na przykład na Miszkowcówce jest tylko 2519, na Zakopiańskiej 46810, z czego to wynika? To nie są wszystkie kwoty, kwota wynika, tylko jak gdyby częściowo. Tak. Przeniesione jest całe zadanie w wysokości 400 tysięcy, dotyczy to kanalizacji ulica Podhalańska, ponieważ nie zostało nic wykonane w tym roku i całe zadanie jest przeniesione. To tylko idzie Podhalańska w całości, 400 000, a reszta to są oszczędności, bo były większe oszczędności, już teraz miałam tutaj przed sobą 200 tysięcy na przykład, otworzę sobie zaraz załącznik numer inwestycyjny. I na przykład tak jak mieliśmy wykonanie sieci kanalizacji Boczna Zakopiańska, było zaplanowane
większa kwota, mniej zostało wykonane, więc tą różnicę przenosimy na przyszły rok. To znaczy nie rozumiem, jeżeli zostało już wykonane, oddane, tak? Tak to rozumiem. Ale przenosimy. Czyli ta kwota na co idzie w tym momencie? Na jakie zadanie zostaje przeniesiona w tym momencie? W budżecie na 2022 jest zadanie budowa kanalizacji Boczna Zakopiańska też i te środki zostają przeniesione na tamto zadanie. Czyli jak gdyby tu się skończyła inwestycja, zostały tak, środki. Bo są dwie kanalizacje, na dwóch bocznych zakopiańskich też, było robione. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie. Zakup i wdrożenie licencji modułu elektronicznego potwierdzenie odbioru 30 tysięcy. Tak, to były już środki zaplanowane, pewnie na początku roku już to było, w pierwszych zmianach w budżecie. Było to zabezpieczone, taki moduł, gdzie jest zwrotne potwierdzenie elektroniczne. Wysyłamy wszystkie na przykład nakazy płatnicze do poczty i tam już nie mamy, nie piszemy zwrotek, tylko elektronicznie potwierdzają ludzie, jak odbierają decyzje płatnicze. Listonosz idzie wtedy takim tabletem i na tym tablecie się podpisuje. Rozumiem też, że te 3 miliony, które zostały wpłacone do SIM, to zostały wpłacone, tak? Tak. Dlaczego one jeszcze widnieją na przykład w budżecie? To jest tylko plan. Zawsze jeżeli dokonujemy jakiegoś wydatku, musimy mieć plan i to pani widzi plan. No ale bo to już jest wykonane, tak, wykonane. Jeżeli byśmy mieli na przykład takie zestawienie plan i wykonanie wydatków. To jest dużo część takich rzeczy, które już praktycznie tak, tak, są bo tu tylko są plany, bo tu tylko jest załącznik. I w tym momencie, tak, no kończy się rok i plan się kończy, prawda? Wydawanie to są, pieniędzy. Tak. To są tylko plany, a jakby pani radna chciała zobaczyć wykonanie, to trzeba byłoby mieć inne zestawienie, ale już takie zestawienie, które nie jest wymagane w budżecie. Rozumiem. Plan i wykonanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani radna Małgorzata Hoi. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan radny Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan radny Jan Kwatyra. Jestem za. Pan radny Jacek Latawiec. Pani radna Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan radny Piotr Żółtek. Nieobecny. Przy 9 głosach za, przy 2 wstrzymujących się projekt uchwały po zmianie projektu uchwały 121 został przyjęty. Proszę uprzejmie. Proszę państwa, przystępujemy do podpunktu 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój, projekt uchwały 122. Proszę panią skarbnik o 2 słowa, jeżeli chodzi o zmianę prognozy. Projekt uchwały dotyczący zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój, czyli załącznik numer 1, jest uszczegółowieniem do zmian w budżecie na 2021. Kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych muszą być zgodne z uchwałą budżetową lub z jej zmianami. Dlatego to jest załącznik numer 1, jest uszczegółowieniem. Natomiast w załączniku numer 2 zmieniono limit zobowiązań, limit wydatków i łączne nakłady na przedsięwzięciach. Likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rawka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe, budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym, wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odrębnych dla Rawki-Zdroju, Chabówki, Ponic i Rdzawki, wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat, obiekt mostowy i ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski. Tutaj został jeszcze wydłużony termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2022. Zmieniono limit zobowiązań na przedsięwzięciach, wykonanie rozgraniczeń nieruchomości, przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP Ponice, budowa przejść dla pieszych ulica Poniatowskiego i ulica Jana Pawła II. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku w Rawce-Zdroju,
Zmniejszono termin realizacji przedsięwzięcia rozbudowa sali gimnastycznej w Chabówce do roku 2021. Pierwotnie było zaplanowane 2022. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. Proszę uprzejmie. Ja chciałam tylko zapytać, bo tutaj jest dzierżawa terenu działki w Rdzawce, jest numer działki podany, zajęty na tereny sportowo-rekreacyjne, pozyskanie gruntów na cele gminne. Gminne to jest 20 tysięcy. Czy to są te działki, które sąsiadują ze szkołą w Rdzawce? Tak, tak. I to 20 tak? jest na cały okres tej realizacji, bo tam po 4 tysiące jest rocznie ta dzierżawa. 4 tysiące rocznie, no 4, za to czy... płacimy, tak? Tak, tak? A wydaliśmy 520 tysięcy, wydajemy w tym momencie na tereny, które nie są jak gdyby nasze w tej chwili, prawda? Na tereny po prostu tam zagospodarowania przy szkole terenu sportowego i jak gdyby ogrodzenia tego placu wokół szkoły. Czyli praktycznie wydajemy 520 tysięcy na coś, co nie jest naszą własnością, a dzierżawę mamy podpisaną na ile lat? To znaczy, panie burmistrzu, chyba nie wszystkie tereny są te plac zabaw. To może pan burmistrz tam będzie. Teren, który tam jest dzierżawiony, to jest ten teren wzdłuż ogrodzenia do góry. O, przepraszam. To jest ten teren właśnie wzdłuż ogrodzenia do góry i na tym terenie no, znaczna część to są te tereny zielone, te, które są obok właśnie tego. Natomiast chodziło o to, żeby robiąc ten plac zabaw, żeby nie było do samej granicy, żeby ogrodzenie nie było na samej granicy utwardzonego terenu. Ale ja pytałam, panie burmistrzu, na ile lat mamy dzierżawę i ile lat już płacimy za to? Na ile lat mamy dzierżawę? Bo tego nie wiem, uczciwie powiem, na ile lat jest. No, dzierżawimy coś, płacimy dzierżawę i inwestujemy w ten teren w tym momencie. Dlatego jestem zainteresowana, jak długo, na ile lat mamy podpisaną dzierżawę na te tereny. Będziemy musieli sprawdzić, bo ja nie pamiętam tego. Pierwsza dzierżawa, nie pamiętam, kiedy była podpisana, ale kończy się ta umowa w tym roku do końca grudnia 2021. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Dziękuję. Wszyscy. Proszę Państwa, informuję, że to była analizowana uchwała, projekt na Komisji Budżetowej. Za 5 osób i 2 wstrzymujących się. Pozytywna opinia. Proszę bardzo, głosujemy. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani radna Małgorzata Choim. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Ja się wstrzymuję. Pan radny Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan radny Jan Kwatyra. Jestem za. Pan radny Jacek Latawiec. Jestem za. Pani radna Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem za. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Żółty. Zerknijmy, nieobecny. Proszę Państwa, przy 9 głosach za, przy 2 wstrzymujących się, projekt uchwały 122 został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji. Proszę Państwa, wobec powyższego przystępujemy do podpunktu 5 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Paragrafy 1, pomijam wszystkie podstawy, ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Proszę Państwa, nie będę czytał do całego potężnego uzasadnienia. Prosiłbym Panią Skarbnik tylko o 2 słowa, dlaczego te są przenoszone i bo nie wszyscy Państwo byli na Komisji Budżetowej. Wydatki niewygasające, to zaplanowane są te wydatki, które umowy już są podpisane w tym roku, ale nie doszło jeszcze do całkowitych ich realizacji. A realizacja ta miała się zakończyć w tym roku, bo inaczej z zadaniami, które są podpisane na przełomie lat, ale te zadania miały być w tym roku skończone, nie zostały skończone. Jest taka potrzeba
dania ich na wydatki niewygasające, w związku z tym, że środki mamy zaplanowane w budżecie tego roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś pytanie do Pani? Proszę. Ja mam takie pytanie, pierwsze pytanie, bo według dziennika ustaw urzędowego z artykułu 263 daje taką możliwość faktycznie gminom, że mogą coś takiego zrobić, jak przenieść pewne rzeczy na następny rok. W związku z tym mam pytanie, bo to są środki, które niby były w budżecie, a teraz przenosząc je, czy Pan ma zamiar założyć nowe konto na te pieniądze według ustawy? Powinny tak być? To tak, mamy być oddzielne konto, bo tak zgodnie z ustawą jest. Te środki będą na wydzielonym rachunku bankowym. Zgodnie z ustawą mogą być tylko do końca czerwca. Jeżeli te zadania się nie zrealizują do końca czerwca, zwrócą z powrotem ustawa do budżetu. Ustawa też mówi, że właśnie wymóg jest tego, że to jest 30 czerwca. Tak. To jest wymóg, że muszą być te zadania zrealizowane po prostu. Tak. Czy to nie jest dobra wola gminy, tylko to ustawa reguluje praktycznie. W związku z tym mam pytanie, dlaczego zostały planowane te inwestycje na ten rok, skoro było wiadomo, że miasto tego i tak nie jest w stanie zrobić. Według mnie to było na wyrost wszystko zrobione i szczerze powiem, nie podobają mi się przenoszenie takich pieniędzy, zwłaszcza, że nie bardzo wiem, jak to będzie rozliczone do czerwca 30 roku do sesji absolutoryjnej. Jak to będzie budżet rozliczony za ten rok na przykład, skoro te środki będą równoległe do budżetu, który wchodzi powiedzmy od 1 stycznia. Jak to będzie rozliczone? Druga sprawa, jaką my jako radni będziemy mieć kontrolę nad tymi środkami, skoro praktycznie te zadania już nie będą w budżecie, będą poza nimi. Chciałabym wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mam nic przeciwko zadaniom, które tu są wymienione, czyli przebudowa drogi do Pociesznej Wody, do ulicy Poniatowskiego, sala w Chabówce, bo żeśmy ostatnio głosowali nawet za tymi pieniążkami, wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Ponicach. Wydaje mi się, że tak jak mówię, nie ma sensu robienia czegoś na wyrost, skoro się nie ma na to pieniędzy, a tylko pokazania nam, że takie zadania będą wdrażane. Teraz wykorzystuje się tą ustawę, przenosi się te pieniądze i tak jak mówię, mam obawy. Według mnie, przepraszam, może to za duże słowo, ale to było na wyrost zrobione, czyli jakby troszeczkę nieprawdziwe to były dane, skoro są przenoszone. Jaka będzie kontrola radnych nad tymi pieniążkami, które będą na innym koncie? To pierwsza sprawa. Jak zostanie rozliczony budżet za ten rok, skoro te zadania są przeniesione na przyszły? Znaczy, Pani Radna, no macie Państwo komisję rewizyjną. W każdym zakresie może komisja rewizyjna wszystko sprawdzić. To jest już po prostu po Waszej stronie. No ja rozumiem to wszystko, to tylko będzie, teraz ja musimy zagłosować, prawda? Jeżeli my musimy dać głos jak gdyby i przyzwolenie na to, a komisja dopiero będzie już później sprawdzać po fakcie. Więc w tym momencie... Środki, tak jak mówię, były zaplanowane i są w planie w tym roku. Jeżeli ich przekazujemy na rachunek wydatków niewygasających, to w budżecie przy wykonaniu będziecie widzieć, że to zadanie się już wykonało. Ono nie będzie, że nie wykonane. A jak rozliczycie budżet za ten rok w tym momencie? Będzie jako jest wykonane, a te środki będą na wydzielonym rachunku. Zrobi ktoś w lutym, bo to nie może być do czerwca. To ktoś może oddać zadanie już w styczniu, w lutym, w marcu. Nie jest powiedziane, że on to w czerwcu ja to rozumiem, dopiero może. Oczywiście, że wiem, tylko tak jak mówię. Dla będzie mnie wtedy to, faktura i będzie zapłata. To jest planowanie czegoś, na co wychodzi z tego, nie ma konkretnych nie pieniędzy. Wiem, Pani Radna, czy to było ponad wyrost planowane, kiedy umowy na dokumentację były już podpisane w lutym czy w marcu tamtego roku. No nie wiem. No wykonanie może umowy. Umowy mogą być podpisane, ale wychodzi z tego, że nie. I tak samo się przenosi na przykład zadanie plac wodny w parku, gdzie w tej chwili, proszę mi konkretnie powiedzieć, ile w tej chwili na dzień dzisiejszy kosztuje plac wodny w parku? Bo według papierów, które żeśmy otrzymali, to jest ponad 6 milionów złotych. No nie, musiałabym zobaczyć. Miało być 3,5. Urosła kwota do 6 milionów w tej chwili. Jeszcze to. I też jest rozpisane pieniądze na ten plac w budżecie, są w każdym paragrafie, tu milion, tu półtora, ale zsumowana jest kwota, to jest 6 milionów. 6 milionów 300. Zgadza się. I teraz mi proszę powiedzieć, kto za to zapłaci. No gmina przy udziale środków, które dostaliśmy do finansowania. Ile dostaliśmy od pana marszałka na ten cel? 2850 było założone. Czyli prosty rachunek, 2800, liczę, zaokrąglam 3, a w tej chwili 6, czyli ponad 3 miliony musi gmina dołożyć, tak? Z
Też nas jak to rozliczymy już konkretnie, ostatecznie, to wtedy pani powie. Mamy zaplanowane i dofinansowanie, mamy podpisane na 2800. Reszta są środki własne. I na pewno już nie będzie większego dofinansowania, prawda? No dofinansowania raczej nie. Rozumiem. Czyli to są nasze pieniądze, które praktycznie... Jeszcze z naszej strony możemy... Wydajemy na coś, co praktycznie nas kosztuje straszne pieniądze i tak naprawdę to już jest 2 lata chyba oczekiwania na realizację tego zadania, z tego co pamiętam, jak nie więcej, bo to nawet przed pandemią chyba było. Ale to nie do pani, przepraszam, no ja to tak głośno myślę po prostu. Dziękuję. To tyle. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 123. Komisja budżetowa 5 głosami za i 1 wstrzymujący się pozytywnie zaopiniowała. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani radna Małgorzata Choi. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Tak jak powiedziałam, do zadań, które są tu wymienione, nie wnoszę uwag. Uważam, że może mogą być zrobione. Mam tylko, tak jak mówię, zdanie na temat przenoszenia tych środków na rok następny. W związku z tym jestem przeciwna. Bo zadłużenie wzrasta w tym momencie. Przenoszenie tych środków po prostu powoduje, że zadłużenie Rabki wzrasta. Dziękuję. Pan radny Dariusz Krzysztof? Przeciwny jest. Pan radny Jan Kwatyra? Wstrzymuje się. Pan radny Jacek Latawiec? Pani radna Dorota Majerczyk? Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak? Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec? Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem za. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan radny Piotr. Pan Wyrzutek. Nieobecny. Przy 8 głosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się projekt uchwały 123 po zmianach został pozytywnie zaopiniowany. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu 6 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały. Proszę. Może nie, raczej musimy przyjąć prognozę finansową wcześniej, dlatego że nad budżetem będziemy dyskutować. Więc w związku z tym projekt uchwały 109 po zmianach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej do budżetu właśnie na rok 2020. Proszę bardzo, pani skarbnik, proszę bardzo o informację co do projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zakłada się dochody. Prognozę dochodów dokonano przy następujących założeniach. Dochody ogółem podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące planuje się w następujących grupach. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencje ogólne, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące. Dochody majątkowe dzielimy na dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Plan dochodów na 3 kwartał przyjęto zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi na koniec września 2021. Planując natomiast dochody bieżące w 2022 roku, przyjęto przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2021 pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 informujące o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Rabka Zdrój na 2022 rok. Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pismo wojewody małopolskiego o kwocie dotacji na 2022 rok. W 2022 roku
Dla dochodów bieżących przyjęto wartości wykazane w projekcie budżetu gminy, natomiast w roku 2023 założono zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji. Zmiana ta wynika z tego, że gminy nie będą już realizowały zadania 500+ i od 2022 roku, od czerwca, zadanie to przechodzi do ZUS. Dlatego będzie, dochody gminy będą dużo mniejsze, bo jeżeli mieliśmy na przykład dochody z tego tytułu około 16 milionów, więc maksymalnie one spadną wtedy. W 2022 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym, kwota 1 454 323,69 zł. Z tytułu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój, kwota 1 209 992 zł. Z tytułu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, kwota 4 200 000. Z tytułu budowy przejść dla pieszych, ulica Jana Pawła oraz ulica Poniatowskiego, kwota 134 854 zł. Z tytułu dofinansowania projektu rozwój e-administracji w gminie Rabka Zdrój, kwota 656 078 37 zł. Z tytułu ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, kwota 658 736 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 5 900. W 2023 roku w wieloletniej prognozie finansowej planuje się dochody majątkowe z tytułu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój, kwota 721 000 i z tytułu rozwój e-administracji w gminie Rabka Zdrój, kwota 1 226 197 28 zł. W 2022 roku przyjęto wydatki zgodnie z planowanymi w projekcie budżetu gminy. Wydatki bieżące na 2023 rok zmniejszono w stosunku do 2022 roku o kwotę świadczeń 500+, które od 1 czerwca 2022 wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki gminy Rabka Zdrój zostały przedstawione w kolumnie 2 wraz z podpunktami stanowiącymi uszczegółowienie przedstawionych danych. W pierwszej kolejności zostały przedstawione wydatki bieżące, a w nich wydatki na wynagrodzenia, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń oraz na obsługę długu. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie. Głównym składnikiem tego typu wydatków bieżących są wynagrodzenia pracowników oświaty. Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie umów o pracę, dodatki stażowe oraz nagrody jubileuszowe. Kwota poręczeń, która została zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej, to kwota poręczenie dla szpitala 3 347 862,19 groszy oraz poręczenie dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, kwota 248 312,78 groszy. Wynik budżetu w tym roku planowany jest deficyt w wysokości 13 666 886 złotych i 68 groszy. Przychody w 2002 roku zaplanowane są w kwocie 17 804 853 zł i 25 groszy. Z planowanego do zaciągnięcia kredytu jest to kwota 5 500 000. Z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest to kwota z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 100 000 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 8 491 313 zł i 36 groszy. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków unijnych kwota 51 152 zł i 50 groszy. Zaplanowano również kwotę wolnych środków w wysokości 2 514 38. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej, którą otrzymała gmina w 2021 roku oraz kwota 148 349 zł 39 groszy. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie w zakresie kanalizacji. Rozchody w wieloletniej prognozie finansowej zgodne z budżetem w kwocie 4 137 966,57
groszy. W 2022 roku planuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 608 409 zł i 98 groszy. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową jednostki i pokazuje jej zdolność finansową do spłaty zobowiązań. Nie wiem, czy przedsięwzięcia też, panie przewodniczący, czytać, to są wszystkie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem. Nie, będziemy najwyżej w dyskusji dochodzić do tego, chwileczkę, będziemy dochodzić do tego. Na razie pani dziękuję, jak będą pytania radnych, to bardzo proszę o odpowiedź. Proszę bardzo, pan radny Darek. Pani skarbnik, tam te 3 miliony poręczenie dla szpitala, to co to było? To jest takie poręczenie, które państwo podejmowaliście uchwałę, to było w 2019 albo 2020 roku, poręczenie dla szpitala, ono rozłożone jest na lata do 2026. Mhm. Ale ostatnio była mowa, że to jest sukcesywnie spłacane. Tak, tam jest spłacane, ale my musimy... Wynoszą 330 ileś tysięcy, prawda? Z tak, w przyszłym roku jest, przy budżecie państwu powiem, zaplanowane chyba 600 tysięcy w przyszłym roku, bo to jest ratami. Ogólnie jest kwota ponad 3 miliony, ale to jest rozłożone te lata. Mhm. A ile już zostało z tej kwoty spłacone? No wie pani co, no, musiałabym sobie to dodać. No. Przygotuję to pani, jak pani będzie potrzebować. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo. Ktoś z państwa jeszcze? Znaczy mnie interesuje tutaj, pani coś wspominała o e-administracji. Tak. Na czym to polega ta e-administracja, że takie środki na to są przeznaczone? No to będzie zakup, to będzie sama informatyzacja urzędu. Zakup nowych serwerów, aha, programów, rozwój też oprogramowania. Nie. Dostaliśmy no projekt tylko Urzędu Marszałkowskiego, prawda, miliony złotych spadają. 70 tysięcy. Aha, czyli to nie są, nie są, nie są nasze środki, tylko nie. To są środki pozyskane z... środki zewnętrzne, rozumiem, które udało nam się pozyskać. Aha, no to dobrze. Dziękuję. Dobrze, czy jeszcze ktoś z państwa? Nie ma, przystępujemy do głosowania. Pan radny Marek Ciepliński, nieobecny. Pani radna Małgorzata Hoi. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan radny Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan radny Jan Kwatyra. Wstrzymuje się. Pan radny Jacek Latawiec. Pani radna Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem za. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Żółtek. Nieobecny. Przy 8 głosach za, czy 3 wstrzymujących się, projekt uchwały 109 po zmianach został przyjęty. Proszę państwa, i pozostał nam punkt 7, czyli przedstawienie uchwały budżetowej po zmianach i całą procedurę przyjęcia budżetu na rok 2022. Poproszę panią chyba skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 rok w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2022 rok. Podstawę prawną mijam. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodnicząca Joanna Drzymała, członkowie Marek Łopata, Marta Olech. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2022 rok postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zespół zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez burmistrza Rabki-Zdroju projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdził, co następuje. 1. Dokonana analiza przedłożonych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt budżetu gminy Rabka-Zdrój na rok 2022
został sporządzony z zachowaniem obowiązującego prawa. Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej wypełnia wymogi wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych. 2. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody budżetu co do ich źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami. Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 13 642 372 zł i 71 groszy. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów. W rozkładach budżetu na 2022 rok zaplanowano spłatę długu gminy Rabka-Zdrój w kwocie 4 137 966 zł i 57 groszy, a relacja rat kapitałowych związanych ze spłatą długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych dochodów budżetu nie przekracza wskaźnika wyliczonego na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem artykułu 9 ustawy 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem przyjęcia 7-letniej perspektywy obliczania indywidualnego wskaźnika spłaty długu. Konsekwencją wykonania planowanego budżetu gmina Rabka-Zdrój na 2022 rok będzie wzrost zadłużenia do kwoty 30 34 929 zł i 52 grosze. Projektowane ustalenie budżetu nie odbiegają od ustaleń równolegle opracowanej wieloletniej prognozy finansowej w zakresie podstawowych wielkości budżetu. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zwrócił uwagę, że planowane w 2022 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe od planowanych wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Rabka-Zdrój. W takim przypadku niezbędne jest podjęcie przez organ stanowiący stosownej uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty. Stosownie do artykułu 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała w powyższej sprawie powinna zostać podjęta nie później niż uchwała budżetowa na 2022 rok. Mając powyższy na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. I pouczenie, zgodnie z artykułem 29 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii burmistrzowi Rabki-Zdroju przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję. Dziękuję. Izba Obrachunkowa Regionalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. Proszę teraz o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami do budżetu gminy na rok 2022. Dnia 13 grudnia 2021 roku i 29 grudnia 2021 roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami został szeroko omówiony projekt budżetu na rok 2022 i otrzymał pozytywną opinię bez uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani
przewodnicząca. Przystępujemy do dyskusji nad projektem budżetu na rok 2022. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan Robert. Analizując ten budżet, jeszcze wtedy nie wiedziałem o bardzo znacznych podwyżkach prądu, gazu i tak dalej. Bo na początku, jak dostaliśmy na początku miesiąca grudnia ten budżet i tak przeglądałem go, dziś mam duże obawy, czy ten budżet, jakby powiedzieć, te podwyżki nam uszczuplą. I tu musimy się zastanowić, może jeszcze nie dziś, jak się to mówi, bo ten budżet musimy przegłosować, ale na następnych posiedzeniach i tak dalej, skąd wziąć na to pieniądze. Bo jeżeli nie dostaniemy pokrycia, a prawdopodobnie nie, więc gro energii typu gaz i prąd zjedzą nasze szkoły i placówki. I tu mam duże obawy przy szukaniu tych pieniędzy. I tu mam taką uwagę, czy ten budżet, który dziś zatwierdzimy, nie ulegnie szybko zmianie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chce odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo. Ja mam tylko pytanie do kolegi. A jaki ma może pomysł kolega na to, gdzie szukać tych pieniędzy? Znaczy się tak, ja dziś sygnalizuję ten problem, bo nie wiem, czy rząd nie mówią tarcze, mówią to, więc nie wiem, czy się będziemy bronić jakimiś tarczami, bo że placówki szkolne tam mogą się starać o jakieś ulgi i tak dalej. Więc w pierwszej chwili tylko się dziś przedstawione, jakby powiedzieć, nam realia wskazują na to, że z tym tematem będziemy musieli się zmierzyć. Dziękuję. Proszę bardzo, będziemy odpowiadać, może pokażę pytanie odpowiadać. Jeżeli proszę. Można. Pozyskaliśmy pieniądze, między innymi 4 200 000 na termomodernizację tych naszych placówek, budynków szkolnych, tak jak Rdzawka, Chabówka, przedszkole w Chabówce, szkoła w Chabówce i szkoła numer 1. Liczymy na to, że to pozwoli nam obniżenie kosztów między innymi za gaz. Co do prądu, przygotowaliśmy, jak Państwo wiecie, też analizę dotyczącą właśnie i dokumentację mamy przygotowaną dotyczącą wymiany oświetlenia w naszej gminie. I jeżeli będzie tylko możliwość, nawet w tym nowym naborze Polskim Ładzie, że moglibyśmy zgłosić ten projekt, to chcielibyśmy to również tutaj zgłosić, bo oszczędności, które tam są pokazane, to są na poziomie 50% i więcej i chcielibyśmy pójść w tym kierunku. Liczymy na to, że to się uda, ale jeżeli nie, to przynajmniej na razie na ten najbliższy rok chcielibyśmy zrealizować to, co już mamy na dzień dzisiejszy, czyli na te nasze placówki właśnie na termomodernizację, docieplenie i obniżenie tu kosztów. Dziękuję. A tak, jeszcze z fotowoltaiką, tak. Proszę bardzo, pan Paweł. Ja mam pytanie, bo w tym nowym, w budżecie nie ma żadnych praktycznie nowych inwestycji. Czyli realizujemy te inwestycje z tego roku. I pytanie jest takie, jeżeli czy są jakieś wnioski w ogóle złożone do jakichś funduszy lokalnych, samorządowych i tak dalej odnośnie jakichś inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku. I do tego pytania jeszcze jest tak, bo dofinansowanie jest w jakimś procencie, powiedzmy 70-80%. Czy gmina będzie miała środki na pokrycie tej pozostałej kwoty przy tej inwestycji? Tak, już? Dziękuję. Proszę bardzo, pani burmistrz. Jeżeli chodzi o poskładane wnioski, to mamy sporo tych wniosków. Myślę, że tu takiej bliższej informacji udzieli pani skarbnik. Nie mogła ich wprowadzić jeszcze nawet z Nowego Ładu oficjalnie do budżetu, więc ten budżet znacznie ulegnie zmianie w styczniu, chociażby te 5 milionów na Anioła, te 4 miliony z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, o których wspomniał pan burmistrz, też nie mają odzwierciedlenia. Ponad 6 milionów złotych jest na kanalizację i wodociąg. One też nie zostały zaplanowane w tym budżecie. Więc nie ma, z tego co rozmawialiśmy tu z panią skarbnik, problemów z wkładem własnym do tych wszystkich inwestycji.
i myślę, że w miarę pojawiania się jakichś środków zewnętrznych, bo to, co pan burmistrz wspomniał, również jest kolejny nabór do 15 lutego do Nowego Ładu, więc wszędzie tam wnioski będziemy składać, drogi. Mamy złożone też dwie drogi do Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, teraz do FOGR-u, to o czym żeśmy wcześniej nawet przed sesją jeszcze rozmawiali. Więc jeżeli są jakiekolwiek środki, to cały czas z nich skorzystamy. To, co pan pytał nawet o tą e-administrację, ona jest już ujęta, tak, pani skarbnik? Tak, ale dostaliśmy ją niedawno, dopiero teraz z listy rezerwowej weszliśmy do realizacji. Ale to jest w 100% finansowane? Nie, wszystkie... wszystkie... E-administracja, o tym mówię. Nie, e-administracja też chyba 75%. Tak. Tak, bardzo proszę. Czyli nie ma takiej sytuacji, żebyśmy nie mieli na wkład własny, bo to mamy. Najważniejszym problemem albo największym są te wydatki bieżące, prawda? Czyli to, co chodzi o utrzymanie miasta, właśnie o śmieci, o których żeśmy mówili, że są dopłaty, więc to są wskaźniki, które dla nas są ciężkie do osiągnięcia, bo jeżeli są to wydatki inwestycyjne typu projekty, no to na nie zawsze znajdujemy pieniądze, a nie ograniczamy się do środków własnych, jak pan widzi, tylko większość jest pozyskiwanych z zewnątrz. Pani skarbnik pewnie uzupełni. Uzupełnię to, co pani burmistrz powiedziała. To jest projekt realizowany 2022-2023. Całość jest prawie 2 600 000, dofinansowanie 1 900 700 nasz. Dziękuję. Mam takie pytanie, bo też pozyskaliśmy dofinansowanie do willi pod Aniołem. No, powiedzmy, ogłosimy przetarg i okaże się, że trzeba będzie dołożyć 2-3 miliony. Proszę. No to do mnie, nie pan. Proszę bardzo. Panie radny. Pieniędzy pozyskaliśmy 4 950 000, natomiast w budżecie założyliśmy tam również pieniądze i mamy jeszcze pieniądze z ubezpieczenia, które by 746 000. Nie wiemy, może być taka sytuacja, że przetarg wyjdzie wyżej i też do państwa przyjdę. Może być i za no, może być, no panie Pawle, nie wiem też, powiem szczerze. I też do państwa tu przyjdę i będziemy ewentualnie wtedy na ten temat rozmawiać. A czy na przykład projekt tego budynku może na przykład zakładać, że użyty materiał czy cokolwiek nie obniżają, czy to musi być jakiś materiał taki, który będzie nas kosztował 7 milionów, czy tam 6 milionów, czy od czego to zależy, czy to projektant, konserwator o tym też decyduje? Już powiem. Wygląda to w ten sposób, że na etapie nawet projektowania, na każdym etapie musiał być informowany konserwator, zaakceptowanie projektu też musiało nastąpić przez konserwatora, także bez jego zgody myśmy przy tym budynku nie mogli zrobić nic tak naprawdę. Nie mówiąc o tym, że to, że się to przedłużyło też, to wszystkie te oceny mykologiczne i inne powodowały właśnie wydłużenie tego czasu. Mamy nadzieję, że teraz nie zatrzyma już tej inwestycji nic i że uda się ten budynek jednak odbudować. Natomiast co do kosztów, tak jak pan ma wątpliwości, my się też zastanawiamy, ile będzie kosztować. Tyle pieniędzy mamy, to co powiedziałem tu przed chwilą. Aha, czyli te pieniądze, które trzeba będzie dołożyć, prócz tych, które się otrzyma, są, tak, w budżecie? Tak, czyli możemy powiedzieć, że gdzieś w przedziale 5 milionów 800, że mniej więcej tyle mamy na dzień dzisiejszy. Czyli tak będziemy musieli przyjść do rady, bo tak. W tym budżecie tego jeszcze nie ma, tego konstruowania. No wiem. Ostateczność kredyt, tak? No to ostateczność. Nie, no to akurat niekoniecznie, bo w sumie jeszcze mam jedno pytanie odnośnie osiedla Słomy. Czy jest w tym roku szansa na to, że ta droga pozyska jakieś te fundusze i czy rozpocznie się jakaś tam inwestycja na tym osiedlu? No tam były kwestie tych pozwoleń wszystkich, ponieważ jest to droga, która ma powyżej 1 km długości i musieliśmy występować właśnie o te wszystkie pozwolenia. I to jest, no właśnie decyzja środowiskowa między innymi, to trwało dosyć długo i to, o czym mówiła pani radna tu jeszcze wcześniej, gdyby nie były wymagane te pozwolenia, pewnie projektant by skończył, no ale niestety nie udało się, bo nie uzyskaliśmy tych wszystkich pozwoleń. Ale mimo to droga może być zgłoszona do
Do funduszu. Tak, ale w ogóle drogę chcemy zgłosić, niezależnie od tego i tak, żebyśmy tą inwestycję mogli realizować. Bo na przykład rynek nie ma projektu, nie miał projektu, a był zgłoszony, tak? Tak. No więc taka... Tylko później, żeby w tym czasie zdążyć, który jest od momentu przyznania środków do momentu, kiedy trzeba tą inwestycję zacząć realizować. I to jest krótki czas, bo to jest pół roku. Tak, od 6 miesięcy. Ogłoszenia mamy na podpisanie umowy. W momencie, kiedy umowa jest podpisana, dopiero możemy wiedzieć już o konkretnej kwocie, którą mówimy i to jest przyznawane. Tak samo jest w przypadku Anioła. My musimy ogłosić przetarg w momencie, kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg, przekazujemy do Banku Gospodarstwa Krajowego umowę do realizacji. Rozumiem. Jeszcze tutaj chciałbym się odnieść do tych środków, które kiedyś funkcjonowały po osiedlach. Jakieś tam były kwoty, na przykład na Słonem było 38 tysięcy. I no szkoda, że tych pieniędzy nie ma, bo takie drobne rzeczy, jak w tej chwili na Słonem są robione, to właśnie można by było z takich środków robić. No. Ale pani skarbnik tu już, jeżeli można, pani skarbnik tu już parę razy tłumaczyła tą sprawę i sugerowała też, żebyśmy realizowali zadania jako inwestycje, a nie na zasadzie jako remonty i wydawanie środków bieżących, z tego względu, że to niestety działa bardzo niekorzystnie na budżet i te wskaźniki bardzo mocno, no niestety, czyli te środki, które idą na inwestycje, czyli działają niekorzystnie. No. Nie, ale są na sołectwa, nie przeznaczane. Z funduszu sołeckiego 50% można odzyskać jeszcze dodatkowo od wojewody, prawda? Więc to nie są tylko środki z budżetu miasta, tylko to są dodatkowe środki. Tam są określone cele, na które mogą być te środki przeznaczane. Nie ma takiego funduszu osiedlowego, prawda? I to, co powiedziała pani skarbnik, wydatki majątkowe, no to są kompleksowe duże inwestycje, czy tam duże, nieduże, no ale takie, które można zaliczyć do wydatków majątkowych, a takie drobne rzeczy, ławeczki, czy tak jak pan to wspomniał, mapy, inne rzeczy, no to są wydatki bieżące, a tu jest problem z tymi wydatkami bieżącymi. A to jest bieżącymi. Obowiązek, że każde sołectwo ma otrzymać takie środki? Czy... Jest wyliczona kwota, która jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. No i tyle może dostać. Jeżeli nie wystąpi się do wojewody o te środki, no to sołectwo nie dostaje pieniędzy, no ale szkoda byłoby stracić te środki, skoro i tak 50% jest jakby dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Ale to nie są duże kwoty, bo to jest czysta... W tym budżecie chyba nie ma z tego, co nie przyjdzie. No tak, właśnie to jest około 47 tysięcy. Wszystkie sołectwa mają po 47. No, okay. To nie są duże kwoty. To ja dziękuję już. A czy ja mogę? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Proszę, pan Kwatera. Powiem szczerze, że ja tutaj podobne mam wątpliwości i trudno mi jest w chwilę obecną zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie budżetu. Ponieważ uważam i powtarzałem to już parę razy wcześniej i powtórzę to jeszcze dzisiaj. Dzielimy biedę, bo tak to wygląda. Jeżeli się dzieli biedę, to dzieli się tak czy inaczej porówno. Nie myślę tutaj o takiej urawniłowce, że każdemu po tyle samo i ten. Są pewne możliwości i są pewne przeliczniki. I nieprawdą jest, że pieniądze, które otrzymują sołectwa, są pieniędzmi gdzieś spoza naszego budżetu. Nie, one są z naszego budżetu, panie burmistrzu. Pieniądze są z naszego budżetu wynika z ustawy jako środki zasilające fundusz, znaczy zasilające sołectwa. I takie jest prawo tutaj gminy. Natomiast komitety osiedlowe funkcjonują na tych samych zasadach. To są również jednostki pomocnicze. I tutaj nikt nie mówi o tym, żeby, tak jak już też wielokrotnie wspominałem, żeby tworzyć pewne subkonta dla jednostek, na te subkonta oddawać pieniądze. Nie. Chodzi o to, żeby po prostu było wykazane
budżecie, że te osiedla otrzymują takie kwoty. Istnieją, bo w całej Polsce funkcjonuje to. Na kilku możliwych zasadach, że można albo kwotowo w stosunku do ilości mieszkańców danego osiedla, no różne są możliwości, żeby to wszystko wyliczyć i na takie drobne, ja nie mówię o to, żeby naprawić jakąś ławeczkę, bo to jest pysz, ale te kwoty, które kiedyś były w osiedlach, one pozwalały na taką niewielką, wykonanie niewielkiej inwestycji. To nie jest jakiś tam remont. To jest już niewielka inwestycja. I tak to działało. Jeżeli była przewidziana w osiedlu jakaś inwestycja większa, to te środki były jak gdyby wcielane w tą większą inwestycję, zasilały tą większą inwestycję. Więc tu nie ma obawy, że nie wiem, osiedle przeje to. Ale do czego zmierza? Że w tym budżecie były właśnie przyznane te środki dla Sołec. Ale co by było, i tak jak tutaj powiedziałem, było to 47 693,70 zł dla jednego sołectwa. Trudno mi zaakceptować fakt, że te środki zostały przydzielone tylko dwóm sołectwom. Gdzie jest trzecie sołectwo? Jeżeli już jak gdyby eliminujemy z całego rozdziału komitety osiedlowe, z czym się absolutnie nie zgadzam, to chociaż wypadałoby zachować takie minimum przyzwoitości, że każde sołectwo dostaje pewne pieniądze. I tak jeszcze może dla przypomnienia. Stan ludności w gminie to jest 16724 mieszkańców, to jest na listopad 2021. Rabka-Zdrój to 12 1593, Chabówka, Ponice 1222, Radzawka 1556. Z powyższego zestawienia można łatwo sobie obliczyć, ile podatku wpływa z każdych z tych, że tak powiem, działek. I uważam, że uwzględnienie tych proporcji w podziale środków w budżecie byłoby jak najbardziej wskazane. I w Chabówce jest realizowana potężna inwestycja w postaci sali gimnastycznej przy szkole, co jest bardzo chwalebne. Zaznaczam i podkreślam. Ale dodatkowo przeprowadza się modernizację placu zabaw, wykonanie pomieszczeń dla KS Chabówka, montaż oświetlenia na roli Kramarczykowa, montaż oświetlenia na roli Palażowa. Poza wyżej wymienionymi mowa jest o zadaniach statutowych, no cokolwiek by się tutaj nie rozumiało pod tym pojęciem zadania statutowe. W Ponicach realizowana jest równie chwalebna inwestycja jak remiza strażacka. Niezaprzeczalnie. Bo niby dlaczego sfinansowano podobne inwestycje w Chabówce i w Rdzawce, a nie podjęto by takiej inwestycji w Ponicach. Ale dodatkowo finansuje się w Ponicach oprócz zadań statutowych zadania inwestycyjne w postaci montaż oświetlenia na roli Polana czy montaż oświetlenia na roli Czubtówka. Ponadto sfinansowano konkurs Palm i festyn rodzinny. W Rabce zero środków dla komitetów osiedlowych. A może osiedle Centrum by chętnie zorganizowało konkurs Palm, albo osiedle Łęgi czy Orkana festyn rodzinny za pieniądze pochodzące z budżetu. Przecież mają takie jak gdyby prawa. Inne wątpliwości moje no to są już takie bardziej natury technicznej, że chciałbym się dowiedzieć, jaka jest kwota zadłużenia miasta. Ponieważ, nie wiem, być może ja źle przedoczytałem, źle zinterpretowałem, 28 672 896,09 zł, a cały czas podaje się informację, że zmienia się, że się zmniejsza zadłużenie.
że dzięki podejmowanym decyzjom odziedziczone po poprzednikach zadłużenie uległo zmniejszeniu, a odziedziczone zadłużenie wynosiło 25 milionów 645 589. Przepraszam, ja tu cytuję to, co zostało zawarte w budżecie i cytuję również do wglądu to, co pan burmistrz zamieścił w gazecie Gorce 24. I taka jeszcze moja ostatnia wątpliwość. Chciałbym wiedzieć, ile będziemy wpłacać tytułem składek do różnych organizacji, do których się zgłosiliśmy i ile z tytułu przynależności do nich uzyskamy środków. Czy z tytułu przystąpienia do SIM odprowadzać będziemy składki i w jakiej one będą wysokości? Pytam, ponieważ ta organizacja nie została ujęta jak gdyby w budżecie i w wykazie w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani w budżecie wieloletniej prognozie finansowej, może jakbyście sobie wzięli projekty uchwał, które dzisiaj omawiałam, kolumna 6 w załączniku numer 2. I tam mamy napisane wykonanie plan, zadłużenie na koniec roku 2021 24 miliony 272 tysiące 896 i 9 groszy. Powyżej, jak zobaczycie, jest wykonanie, zadłużenie jest na koniec 18 roku, na koniec 19 i na koniec 20. Na koniec 18 jest 25,600, a teraz jest 24, więc jest mniejsze zadłużenie. Proszę przeczytać planowane na 31 grudnia 2020. Dobrze, zaraz. Strona 43 uzasadnienia. Planowane zadłużenie na dzień 1 stycznia 2022 wynosi 28,672, 896. Ale to było jeszcze przy projekcie budżetu w listopadzie, który państwo dostaliście. Później była sesja 15 grudnia, kiedy zmniejszaliśmy zadłużenie o 4 miliony 400. Więc od tego trzeba odjąć to. No ja nie mogłam czegoś innego napisać w projekcie budżetu w listopadzie, skoro były takie dane. Na dzień dzisiejszy dane są już inne. Jeżeli jeszcze chodzi o te sołectwa, jeszcze powiem o tych sołectwach, że tutaj pan radny mówił, że tylko są dwa sołectwa, wzięliśmy, nie wzięliśmy trzeciego sołectwa. Chcieliśmy też trzecie sołectwo ująć w budżecie, ale trzecie sołectwo nie dopełniło wszystkich warunków, które jest wymagane, aby ten wniosek sołecki ująć. Bo musi być zebranie sołeckie, musi być określone zadanie, na co idą środki funduszu sołeckiego. I te środki mogą iść tylko na coś, co jest własnością gminy. Nie można ich wydatkować na przykład na drogę, która jest nieuregulowana. A tak było przy sołectwie Rdzawka, gdzie przynieśli przebudowa drogi, która ma stan nieuregulowany. Dlatego te środki i to zadanie nie zostało ujęte w budżecie. Jeżeli chodzi o komitety osiedlowe, to no i fundusz sołecki jest refundowany w 30% później od wojewody. A jeżeli chodzi o sołectwa, to nie ma takiej możliwości zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, żeby można było też refundować koszty podniesione przez komitety osiedlowe. Więc to jest trochę inna zasada finansowania sołectw, a inna komitetów osiedlowych. Czy ja mogę? Pani Asiu, proszę. Ponieważ tutaj chodzi o to, że... Proszę włączyć mikrofon. Jest. Komitety osiedlowe, wiadomo, to jest ustawa o sołectwach i tam ona przewiduje tego typu środki. Ale również ustawa, która jak gdyby określa również pewne twory przy jednostkach samorządu terytorialnego, mówię o gminach, jako jednostki pomocnicze, również to jest, są one
ujęte w ustawie i również ustawa przewiduje jak gdyby fakt, że gmina może tym tworom przekazać majątek. Nie jest dookreślone, czy to, nie wiem, jest ławka, czy to jest pewna kwota pieniędzy. To jest majątek. Jedno i drugie jest pewnym majątkiem. I tu, tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, żeby tworzyć subkonta i na te subkonta wpłacać. Nie, chodzi o to, żeby wykazać, że te pieniążki są, że osiedle z takich pieniążków może skorzystać. Natomiast później kwestia, jeżeli tego, w co oni sobie, że tak powiem, zainwestują, to jest po pierwsze, oni muszą też w sposób oficjalny podjąć uchwałę, powinno to być zapisane i na ten cel powinny być te środki przeznaczone i one w ten sposób powinny być rozliczone. I nikt nie pozbawia tutaj organu, jakim jest pan burmistrz, prawa do zarządzania tymi pieniędzmi. I tak dalej muszą być zarządza tym. To są środki budżetu, jest więc tylko tak kwestia, muszą no dobrze, no nazwijmy to w sposób bardzo delikatny, pewnego samopoczucia obywateli Rawki. Koniec. Proszę bardzo, pani odpowiada, pani Olu. No to, co pan tutaj, pan radny powiedział, to dalej te środki są w budżecie gminy, dalej są i przechodzą przez środki publiczne, dalej są zarządzane w budżecie gminy. To nie mogą być tak, że ktoś sobie później ze sołectwa będzie robił wydatki i pokrywał od razu z tego konta. Nie ma takiej możliwości. Tak jak tutaj pan radny mówi, to są wydatki bieżące. Wiemy wszyscy państwo, że my te wydatki bieżące musimy ograniczać, bo my nie mamy na to środków, żeby znowu teraz dołożyć, to jest około 600 tysięcy, jeżeli chcielibyśmy wrócić do tych zasad, które były dawniej. O tyle by trzeba było zwiększać wydatki bieżące, ale kosztem czego? Proszę bardzo. Proszę odpowiadać. Pani Olu, pani jeszcze wcześniej skipała i pani chodzi. Przez panią. Panie radny, mówił pan o inwestycjach, tych, które faktycznie były zrobione na przykład w Habówce. Mówi pan, że chwalebnie, jak najbardziej. No tak, tylko że to, co zrobiliśmy w Habówce, proszę zobaczyć, podał pan liczbę ludności, ile mieszkają w poszczególnych miejscowościach. Ale gdybyśmy zsumowali, na przykład, no mówimy o szkole w Habówce, i o inwestycji tam, szkoły nasze tutaj w Rabce też, to też proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy 4 szkoły i też to zupełnie inaczej wygląda i te proporcje wyglądałyby wtedy finansowe zupełnie inaczej. Kolejna kwestia, gdy jestem za tym, żebyśmy budowali i przebudowywali te nasze drogi, natomiast nie łatali, bo w momencie, gdy było koło policji uzupełnianie dziur swego czasu, to pan radny Skipiała tutaj przyszedł i powiedział tak, że tą drogę to trzeba przebudować, a nie łatać dziury, bo to nic nie da. I miał rację. Zrobiliśmy wszystko, żeby tą drogę przebudować. Co do pieniędzy, które tak jak tu też pan wymienił, że na przykład na ten konkurs palm w Ponicach zostały przekazane. No ja mogę powiedzieć tak. Na wioskach nie ma czegoś takiego, jak tutaj mamy właśnie Centrum Kultury, Sportu i Promocji. I pamiętacie państwo, bo rok temu o tym żeśmy mówili, że chcemy zmienić zasady funkcjonowania i proponowałem, żeby tam była jednak ta rada programowa, bo pamiętacie państwo, boście też o tym mówili. Ja też jestem za tym właśnie i stąd proponowałem tą radę programową, żeby te uwagi, o których państwo mówicie, czy imprezy, które powinny być w tym mieście, żeby właśnie wybrać tych ludzi do tej rady programowej i takie zadania wprowadzić. Jak najbardziej, żeby one były realizowane w naszej gminie. Może tyle. Dziękuję. Następnym do głosu zapisany został pan Skipiała. Proszę. Mikrofon, proszę. Dużo racji odnośnie, jakby powiedzieć, takiej samosatysfakcji tych osiedlowych działań i tak dalej. Tylko sam pan powiedział, panie Janku, że dzielimy biedę. Jak będziemy mieć pieniądze, to ja nie widzę przeszkód, żeby głosować, podawać nawet kwoty i tak dalej. Natomiast dziś tu pani skarbnik przedstawia, że przydzielając takie środki pogarsza się wskaźnik, jakby powiedzieć, w stosunku do tam wyższych władz, jakby pokazywając, jak gospodarujemy tymi pieniędzmi. Natomiast
Nie chciał, ja wiem, że każdy na naszym osiedlu ma problemy z małymi pierdołami i to jest ciężko. Ale myślę, że jeżeli by pan przyszedł do pana burmistrza i powiedział, panie burmistrzu, potrzebuję 20 tysięcy, czy 2 tysiące, czy 10 na daną rzecz, która musi tam być zrobiona, to nie wierzę, że pan burmistrz by powiedział, panie Janku, w budżecie tego nie było, to panu nie zrobimy. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Ma głos pani Choin. Chciałam się tylko odnieść do tego, co się tyczy Ponic. Ten fundusz sołecki tak został podzielony. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy decydują, co za te pieniążki zrobimy. Mieliśmy też ograniczone możliwości, bo tak jak pan burmistrz wspomniał, mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na coś, co jest własnością gminy. No więc tam jest nie oświetlenie, tylko na razie projekt oświetlenia do zapłacenia z tych pieniędzy sołeckich, natomiast fundusz tam przeznaczony na ten konkurs palm. Do tej pory było tak, że wiecie, kto dawał pieniądze na nagrody? My, czyli radni i sołtys, radny, sołtys, dyrektor szkoły. Myśmy dawali swoje prywatne pieniądze na nagrody dla dzieci, żeby coś się działo, żeby oni coś mieli, żeby chciało im się robić te palmy, czy chciało im się cokolwiek robić. Więc teraz żeśmy stwierdzili, że no, mamy trochę pieniędzy z tego funduszu sołeckiego, nie możemy zrobić żadnej drogi, bo nie mamy więcej nic uprawomocnionych tych praw własności, więc tak zostało podzielone i uważam, że nie zrobiliśmy czegoś, czego moglibyśmy się wstydzić. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł Rogowiec, proszę. Dziękuję. Proszę pani Ola Koper. No to proszę. Mogę do pana właścicielki Blachotrapy się zwrócić. Wstawiłby sobie reklamę gdzieś tam i zasponsorował. Wie pan co? Myśmy też do niego się zwracali. Oni czasami pomagają, ale... Mam taki pomysł, żeby jak jest wybudowany stadion, żeby go troszkę obłożyć reklamami, żeby na tym zarabiać. Nie? No były, tak, takie, no, tak. Były takie propozycje, tak mieliśmy. Proszę pani. Proszę bardzo, pani Ola Koper. Dziękuję. Ja tylko mam kilka pytań. Pierwsze takie. Kto i kiedy zdecydował, że komitety osiedlowe zostały pozbawione tych pieniążków? To było chyba z tego, co pamiętam, po 18 wychodziło tysięcy. Czyli do 47 tysięcy, to umówmy się, to była kropla w morzu potrzeb. Ale było, zawsze to 18 tysięcy było i komitety, które naprawdę prężnie w Rabcy działają, pomimo tego, że jest pandemia, spotykają się, rozmawiają i mówią ewentualnie o potrzebach i są zawiedzone, że w tym momencie nie mogą tak naprawdę pełnić funkcji gospodarza na swoim terenie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, moje może stwierdzenie bardziej. Wszystkie tutaj rzeczy, które są zrobione w sołectwie, na przykład w Chabówce, czyli wykonanie pomieszczeń zaplecza dla klubu sportowego w Chabówce, proszę mnie poprawić, może faktycznie się mylę, ale ja widziałam to w budżecie, ogólnym budżecie, że to będzie z tych środków zrobione. Modernizacja placu zabaw w Chabówce była tak samo w budżecie. Więc co, podwójne inwestycje, podwójne pieniądze, czy tylko tyle, co dlatego są wykazane, żeby było wykazane, że to w tym momencie się robi z tych pieniędzy sołeckich. Druga sprawa. Teraz jest jeszcze jedna sprawa, która mnie troszeczkę właśnie też nurtuje w tym momencie, że tak jak mówię, chciałabym wiedzieć, kto i dlaczego komitety osiedlowe w Rabce nie dostają tych pieniążków, a jeżeli nie interesuje mnie tłumaczenie, że z czego weźmiemy te pieniądze, naprawdę mnie to nie interesuje, bo to trzeba gospodarzyć i trzeba wiedzieć, ile się ma pieniędzy i na co wydawać. Tak robi gospodarz. W każdym bądź razie druga sprawa jeszcze mnie interesuje, panie burmistrzu. Tutaj w paragrafie 14 w zakresie wykonywania budżetu na 2022 upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do zaciągania kredytu w 2022 roku i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu i kwoty do 1 000 000 zł. I teraz tak, tutaj w budżecie na ten rok jeszcze mamy kwotę, którą pani skarbnik przeczytała. Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 miliony, tak? Czytam. W starym roku czy ono? No, to jest stary rok. Ale mówimy teraz o roku. Ale chwileczkę, ja wracam, podaję kwotę starego roku,
A teraz chciałam podać kwotę z nowego roku, gdzie już ta kwota wzrasta do 5,5 miliona. Czyli dając panu upoważnienie, pan już zakłada, że w następnym roku pan weźmie jednak kredyt. Skorzysta pan z tego przywileju, że pan może zaciągnąć kredyt do 1 000 000 złotych. Czyli już praktycznie jest to jak gdyby w budżecie. Druga sprawa, która mnie interesuje jeszcze pani skarbnik, bo tak jak tutaj kolega powiedział i czytał cyfry. W budżecie z tego roku mamy obniżony, że tak powiem, deficyt długu, ale w przyszłym roku już jest minus 13 milionów. Więc która kwota jest prawdziwa, chciałabym się wiedzieć. W którym budżecie kwotę mamy prawdziwą, jeżeli chodzi o deficyt miasta w tym momencie, która? Bo tak jak mówię, w tym roku mamy obniżenie i chwaliliśmy się, żeśmy obniżyli, ale na przyszły rok już jest w budżecie minus 13 milionów. Więc chciałabym wiedzieć, czy faktycznie z taką kwotą wchodzimy w 2022. Dobrze, dziękuję. Proszę pani skarbnik. Musimy, każdy budżet, każdy rok to jest coś innego. Deficyt, różnica między dochodami i wydatkami. Więc nie może być deficyt taki sam w roku 2021, co i w 2022. Jest koniec 2021, kończy się, tak jak powiedziałam, w zmianach w budżecie, taki deficyt, takie zadłużenie. 2022 rok, mamy uchwałę budżetową, patrzymy, jakie są dochody, jakie są wydatki, ta różnica daje nam deficyt. My nie możemy tego deficytu porównywać z deficytem tamtego roku. Pańska, chyba, że o zadłużeniu inaczej, mówimy, naprawdę, bo deficyt inaczej, jest to proszę innego. Mi nie robić wody z mózgu. Powiem pani tylko jedną rzecz. Po to się przenosi zadania na przyszły rok, żeby zmniejszyć zadłużenie i nie wykazać w budżecie. I dlatego obniżyło się, że tak powiem, zadłużenie miasta. Po czym to wyjdzie w przyszłym roku? Jeżeli doliczymy te wszystkie inwestycje, które zostały przeniesione, te finanse, automatycznie zostajemy z tym samym. Minus 13 milionów. Dziękuję. Może źle rozumiem, ale wydaje mi się, to jest jasne jak słońce. Wychodzi z papieru, który my dostajemy. Dziękuję. Sam zmniejszenie. Deficyt jest co innego, pani radna, zadłużenie jest co innego. Minus 13 deficyt. To 13 to jest deficyt, to jest nie zadłużenie. Zadłużenie to jest spłacanie 4 miliony razy. Zadłużenie Rawki to jest ale to, co powiedziałam. Ale to tak będzie w przyszłym roku 5,5. To jest 24 tak. miliony złotych. To jest ja zadłużenie. Ja mówię o całej Rawce, ja mówię o deficycie, w którym my wchodzimy. My mamy w tej chwili ujęcie, że mamy 8 milionów zadłużenia z deficytu, ale zadłużenie nie a wchodzimy w przyszłym roku w minus 13. Pani radna, nie możemy zadłużenia równać z deficytem. Nie, ale ja pytam o deficyt. Ja deficyt, różnica kolega między... Kolega czytał cyfry dotyczące zadłużenia. Ja mówię o deficycie cały czas. Więc tak jak pani proszę powiedziała. Proszę mi powiedzieć, z jakim deficytem wchodzimy w 2022? Deficyt 13 milionów, ale proszę zobaczyć, czego on będzie pokrywany. Proszę przeczytać no, dalej. No bieżących tam pisze, z dochodów. Nie, z kredytu, tak, nie. Teraz mi proszę powiedzieć, z jakich jeszcze. Proszę, bo ja to pani przeczytam, nie ma sprawy. Proszę bardzo. Paragraf numer 3 uchwały budżetowej na 2022. Dokonuje się zmian kosztów. Nie zmiany. Czytamy uchwały budżetowe. Paragraf 3 uchwały budżetowej. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 666 886 zł i 68 groszy. Deficyt. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 660 000, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości. Tak, z tym, że tu już jest ujęte, że znowu weźmiemy kredyt. Tak, jest. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z odliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9 591 000. Wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem środków w wysokości 51 152 zł 50 groszy i z wolnych środków budżetu. Wiemy doskonale, że te wszystkie pieniądze się zmieniają w trakcie całego.
całego roku. Co miesiąc są nanoszone poprawki, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o budżet. Ja nie mam do pani absolutnie... Ale pani radna, to 9, ale chciałabym go tłumaczyć po prostu. Ja, więc po co było obniżanie deficytu i pokazywanie, że wszystkim nam na przykład w grudniu i w listopadzie, że mamy 8 milionów, jak w momencie mamy już 13. Ale... Czyli wychodzi na to, że będzie gorszy rok 2020. Pani radna, deficyt czyli jest danego roku. Nie mamy pieniędzy, po prostu pani nie radna, mamy pieniędzy. Deficyt jest danego roku. Ja musiało się obniżyć deficyt, skoro dochody wychodziły większe w ciągu roku. Mamy zwiększony ale niech pani zobaczy, w tych 13 milionach deficytów 9,5 miliona my mamy na koncie, bo to jest przychoda, które ja mam na koncie. Znaczy nie ja, gmina ma na koncie na środki. Bo to są środki covidowe, Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych, górskie. I my ten deficyt, inwestycje musieliśmy wprowadzić do budżetu, pokrywamy tymi środkami, które mamy na rachunku. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze dwa słowa chciał. Powiem tak, że to jest czysta demagogia. Ja mogę powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o to i napiszę to, żeby było dla jasności, że zadłużenie nasze na koniec roku to jest to, o którym powiedziała pani skarbnik. 24 272 896 zł 9 groszy. Czyli w momencie, tak jak tu już było powiedziane, na koniec 2018 roku było 25 milionów 600 i zmniejszamy zadłużenie. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszymy go o 61 916 zł. Dla jasności. Druga sprawa, jeżeli chodzi o podawanie jako przykładu piłkarzy z Chabłówki, to uważam, że to jest bardzo zły przykład. Z tego względu, że tą kwotę, którą przeznaczono, czy to z Funduszu Sołeckiego, bo oni się porozumieli tam między innymi z Radą Sołecką, żeby im przeznaczyli część pieniędzy i ilość pracy, którą oni tam włożyli. Mam nadzieję, że piłkarze zaproszą radnych i zobaczycie państwo, zobaczycie kwoty, które myśmy dali jako gmina i zobaczycie, ile oni wykonali sami pracy. Byliśmy tam kiedyś na początku, pamiętacie państwo, jak to wyglądało i zobaczycie państwo, jak to wygląda przy tym, ile oni do tego pracy sami włożyli. Obstawiam, że to jest przynajmniej drugie tyle, co myśmy im dali jako gmina. Więc tutaj tam zainwestowana złotówka, obstawiam, że zwraca się przynajmniej dwukrotnie. Więc myślę, że gdybyśmy mieli taką możliwość, tak inwestowanie pieniędzy, to byłoby to najlepsze z możliwych rozwiązań. Jeżeli mogę się jeszcze do budżetu odnieść, jeżeli państwo pozwolicie, to chciałem powiedzieć taką rzecz, że o czym pani skarbnik w ciągu roku też już mówiła, że w przyszłym roku do naszego budżetu nie wpłyną środki na przykład z 300+, nie wpłyną środki z 500+ i to będzie kwota prawie 11,5 miliona. Więc to nam bardzo mocno pogorszy wskaźniki, bo te pieniądze zostaną przekazane gdzie indziej. Ale liczymy na to, że mimo tego, że te pieniądze nam nie wpłyną, że te wskaźniki się pogorszą, bo jeszcze jest jedna sprawa bardzo istotna, że według tych wyliczeń, które żeśmy przygotowali, ja państwu mówiłem już kilka razy, do naszego budżetu też nie wpłynie 3,8 miliona środków, te, które otrzymywaliśmy dotychczas z ministerstwa. Natomiast otrzymaliśmy zapewnienie, że one zostaną zrekompensowane w formie właśnie tych inwestycji z Polskiego Ładu. I ten budżet, który jest planowany na przyszły rok, to my tutaj planujemy inwestycje na poziomie 24,5 miliona. I to stanowi 31% i 59% całego budżetu. I uważam, że jest to budżet prorozwojowy. Druga sprawa to pieniądze, o których tu już była mowa też między innymi, to są środki z Polskiego Ładu, bo pani skarbnik już tu wspominała, nie wymieniała pieniędzy, które mamy dostać na willę Anioł, bo my ich faktycznie nie mamy na dzień dzisiejszy. Tak samo jak nie mamy tych pieniędzy na kanalizację czy wodociąg. Te środki, czyli na wodociąg, na kanalizację plus na tą willę Anioł, to jest 11 milionów 600, ale my ich nie mamy na dzień dzisiejszy. My o nich mówimy, wiemy, że zapadła taka decyzja, jest szansa, że te środki
pozyskamy, ale nie mamy ich faktycznie namacalnie na dzień dzisiejszy. Państwo również wiecie, bo mówicie, że należy dać na to i na to. W porządku, ale proszę powiedzieć też skąd, bo ja powiedziałem na początku i mówię po raz kolejny. Cudu nie było i nie będzie. Mamy określoną ilość pieniędzy i w tych kwotach musimy się poruszać. Natomiast i państwo, i ja na początku ustaliliśmy, że nie zwiększamy zadłużenia. I robię wszystko, żeby tego zadłużenia nie zwiększyć. Ale wiecie państwo dobrze, bo trzeci rok borykamy się z tym. Mam na myśli tutaj nasze wydatki bieżące. Dobrze państwo wiecie, jak duże pieniądze potrzebujemy na przykład na oświatę, bo to jest 26 milionów na przyszły rok. Natomiast te środki, które my otrzymamy, to jest 16 milionów 600. I tych środków po prostu niestety brakło. Udało się zahamować wydatki na oświatę, przynajmniej częściowo, jak państwo pamiętacie, dzięki projektom, które realizujemy, czyli Małopolskie Talenty czy Zaangażowana Szkoła, gdzie pozyskaliśmy środki na te 3 lata w tych 2 projektach, prawie 2 300 000. Ale to pozwoliło nam na zorganizowanie dodatkowych zajęć, na zakupy sprzętu, komputerów, to co jest nam potrzebne po prostu w tych szkołach. I staramy się właśnie pozyskiwać te środki inne, żebyśmy nie musieli angażować naszych środków z budżetu. Była tutaj dzisiaj dyskusja też między innymi o tym, że najprawdopodobniej dopłacimy do naszej gospodarki śmieciowej też z budżetu naszego. To też są wydatki bieżące i to jest kwota, będzie kwota, obstawiam, że około 600-700, a może nawet 800 tysięcy. Następna sprawa. Dzisiaj też była dyskusja i to pierwszy punkt był tej dyskusji dotyczący opieki społecznej. No my na opiekę społeczną wydajemy 16 milionów 600, ale wpływy mamy na poziomie 14 200 i jako gmina musimy dołożyć 2 miliony 400. Szanowni radni, wskażcie mi źródło tych dochodów, to jak najbardziej, ja jestem za tym, ale każdy z was prowadzi budżet u siebie w domu, i tak samo liczy i wie, że na to go stać, a na pewne rzeczy go nie stać. Na to możemy sobie pozwolić w tym roku, a na coś innego może w przyszłym. Nie wiem, a może nigdy. Natomiast jeżeli mamy pilnować budżetu, nie zadłużać gminy, no to staramy się wydawać te środki w taki sposób, żeby je wydawać w miarę możliwości, w miarę oszczędnie. I mogę powiedzieć ze swojej strony, że zrobię wszystko, żeby tak te pieniądze wydawać. Zamykamy trzeci rok z rzędu i tak naprawdę, gdybyśmy porównali to, jaki ten budżet żeśmy zastali i ile mamy zadłużenia, to zmniejszyliśmy to zadłużenie. Staramy się jednak te inwestycje realizować, nawet tak jak i państwo, żeście mówili, drogowe, bo proszę zwrócić uwagę, porównanie inwestycji drogowej na wsi, a w Rabce, to są 2 różne rzeczy, to jest przepaść po prostu. Inwestycja drogowa na wsi to najczęściej sprowadza się do tego, że zrobiony jest przepust, jeżeli gdzieś tam przepływa potok i na to położony jest asfalt. Natomiast staramy się tutaj, przynajmniej te inwestycje, które realizujemy w mieście, staramy się, żeby było zrobione kanalizacja, żeby był zrobiony wodociąg, jeżeli to jest możliwe, burzówka, żeby była zrobiona. I dopiero wtedy na to, jeżeli jest potrzeba i jest możliwość, to jeszcze chodnik. I dopiero na to staramy się właśnie dać asfalt. I to są inwestycje, które kosztują dużo więcej. Ale to, że kosztują więcej, absolutnie nie oznacza, że nie chcemy ich robić. Bezwzględnie chcemy ich robić, bo widzimy konieczność, one muszą być zrobione. I jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby te inwestycje realizować. Natomiast myślę, że próba naprawdę porównania, że takie pieniądze zostały wydane w takim czy w innym sołectwie, no chyba nie jest najszczęśliwsza. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na zadaniach, które chcemy zrealizować, które będą z korzyścią nie tylko dla samej Rabki czy dla samego sołectwa, ale żeby z korzyścią dla całej naszej gminy, ewentualnie gości, którzy do nas przyjadą. Dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę o głos pan Darek. Dziękuję uprzejmie. Zaczynając od słów, tą biedą, jak tu pan Janek powiedział, dzielimy. Panie burmistrzu, nierówno tą biedę dzielimy po
sołectwach, to tak, to tam dzielimy bardzo, bo dam przykład. Do Chabówki oświetlenie, Ponice oświetlenie, ja składałem na krzywo, na boczną potarską oświetlenie i dostałem odmowę. Już nawet nie składałem, bo pieniędzy nie ma. No to tak się zastanawiam, to pan jest burmistrzem sołectw czy całej Rabki? No bo na to wygląda, że wali się ino Chabówka, Ponice i Rdzawka, Chabówka, Ponice, Rdzawka, nic więcej. Wszystko? Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Aha, jeszcze nie, przepraszam bardzo. Jeszcze nawiązując, bo mi właśnie tutaj z osiedla wysłała SMS-a, to co pan Skipia powiedział, że jak się pójdzie do pana burmistrza i się porozmawia, była z rady osiedla, nie wiem kiedy, bo nie napisała w sprawie dwóch ławek i tych ławek na tej ulicy Zakopiańskiej. Jak nie było, tak dalej nie ma. No to panie burmistrz, teraz jest zima, ja wiem, że teraz jest zima, ale wcześniej... Panie burmistrz, proszę, tyle no, nawiązując pan burmistrz, do pan burmistrz tego. Odpowiada, proszę bardzo. Jeżeli można. Znaczy jedna ławka została zamontowana, jedna nie została zamontowana faktycznie. Natomiast panie radny, ja panu już pokazałem też i przekazałem materiały dotyczące tych inwestycji, które chcemy u pana zrealizować i pan mi powiedział, że chcemy. Ja mówię tak, chcemy, dlatego że i powiedziałem to, u pana nie było przygotowanych żadnych inwestycji i nie może mieć pan do mnie pretensji, że nie zostały zrobione wcześniej u pana żadne projekty. Projektujemy teraz ulicę do Pociesznej Wody i dzisiaj była na niewygasach właśnie dlatego, że nie udało się uzyskać tych wszystkich środowiskowych dokumentów. Ale to nie dlatego, że myśmy nie chcieli robić, tylko nie było tych dokumentów przygotowanych. Natomiast bezwzględnie uważam, że trzeba to robić tak w pana dzielnicy, jak w każdej innej i nie uchylam się od tego. Natomiast musimy przygotować dokumentację najpierw i dopiero później realizować te zadania. Natomiast nie wynika to ani z żadnej złośliwości, bo sami państwo wiecie, przyszliście państwo jako radni, a ja jako burmistrz, był projekt rozstrzygnięty, przetarg na budowę sali gimnastycznej w Chabówce. No i podjęliście państwo, no i chwała wam za to, decyzję, żeby tą salę gimnastyczną budować i budowaliśmy ją. Udało się ją skończyć, ale w międzyczasie chcieliśmy tak samo przygotowywać inne dokumenty, pozwolenia, co staramy się niniejszym czynić. No i tam, gdzie to będzie możliwe, będziemy realizować. Panie burmistrzu, takie się projekty, z tego co mi wiadomo, to się robi na bieżąco, nie? Jak się jakąś inwestycję robi, a nie, że siedzą z jakiejś ten, gdzie indziej się da. A ja już tłumaczę, bośmy rozmawiali, już nie będę wyciągał tego, co ten. Z tego co mi wiadomo, to jak jakąś inwestycję się robi, to się robi projekty na bieżąco, nie w jakimś wyprzedzeniu, bo wiadomo, że każdy projekt ma jakąś ważność. Czy dwa lata, czy trzy lata, nie wiem, bo nie siedzę w tych przepisach, ale z tego co mi jest wiadomo. Dobrze. Mogę jeszcze jedno zdanie. Proszę bardzo, panie radny, na bieżąco to jest ile? Miesiąc, rok, trzy? To ile to jest na bieżąco? Bo my robimy na bieżąco, tylko że nam bierze więcej niż rok. Do jakiejś inwestycji, tak. Ale nie... Są zadania, panie burmistrzu, w budżecie włożone z dnia na dzień, można powiedzieć, i też nie było projektów, i też nie miał pan zgód. Jest to zrobione. No. Dlatego o to koledze chodzi w tym momencie, ja go popieram, że są rzeczy, które rzeczywiście są robione, wykazywane w budżecie. Jako się wcześniej nie mówiło o projektach, nie mówiło się, że tam się będzie robiło, a jest to robione. I jeszcze, jak już jestem przy głosie, przepraszam, panie przewodniczący, że się dorwałam, to tylko jeszcze powiem tylko tyle. Co roku nas prosi pan jako radnych, żebyśmy napisali jedno zadanie, na które chciałby pan nam zrealizować. Piszemy już od trzech lat. Piszemy od trzech lat. Ja nie wiem, czy koledzy mają te zadania zrobione. Ja na pewno nie. Także po co to jest? Po co w ogóle ja też jest mogę to? W związku z tym, my pracujemy tak samo jako radni. Cały czas jako radni pracujemy i współpracujemy z komitetami osiedlowymi. Naprawdę. I piszemy nieraz te zadania po to, że to są ich wskazania. Oni pokazują nam, jakie są potrzeby na ich terenie, bo oni mają nawet większą możliwość rozmawiania z mieszkańcami tak naprawdę. W związku z tym my też piszemy
jestem ich zdanie. I dlatego chciałabym jeszcze raz wrócić do pytania mojego. Dlaczego zostały te pieniądze osiedlom zamknięte? To znaczy, może nie dlaczego, bo już wiem, nie ma pieniędzy, nie da się. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale to jest inna sprawa. Ale teraz mam pytanie jedne. Dlaczego na przykład te kwoty na komitety osiedlowe to były po 17, dobrze mówię? 17 tysięcy, 15 tysięcy. No, zależy od wielkości chyba rewiru. Czyli to i tak było mniej, jak dostają sołectwa. To proszę nie mówić, nie proszę nas nie skłócać w tym momencie, bo to kole w oczy, jeżeli my patrzymy w budżet i na przykład widzimy, że to sołectwo, to sołectwo, to sołectwo, a my w Rabce się nie możemy niczego doprosić. Dlatego mówię, to jak kolega powiedział, biedę. Miejmy wszyscy sami, razem to róbmy w tym momencie i proszę nas nie skłócać, bo to naprawdę boli, cześć, jak widzimy Jacek, w tym Paweł momencie. Rodowiec, dziękuję. Ja w zasadzie do stosunku do mnie. No proszę bardzo. Ku do mnie padły pewne uwagi, ale chcę skorzystać przede wszystkim, Pani Małgosiu, zresztą można sobie przesłuchać nagranie, nie padło ani jedno słowo z mojej strony, że ja w jakiś sposób oceniam negatywnie te rzeczy, które zostały w Fonicach podjęte i zostały w Fonicach zrealizowane. Wiele razy wyrażałem się i o Fonicach, i o Rdzawce, o Chabówce również, że są to społeczności, które naprawdę potrafią wiele zrobić dla swoich mieszkańców. Chwała za to i jak najbardziej. Natomiast cały czas tutaj pada właśnie ta kwestia jakiegoś w miarę równego dzielenia tego wszystkiego. Że dobrze, wy dostajecie, ale żebyśmy my chociaż odrobinę też dostali czegoś. I panie burmistrzu, tu z kolei uwaga do pana burmistrza. Pan burmistrz powiedział, że w Chabówce, w klubie to są pieniądze dobrze zainwestowane. To znaczy, że co? Że w Rabce są źle zainwestowane pieniądze? Nie, one są pomnożone, to chciałem powiedzieć. Ale tak to mówię, nie, chyba nie tylko ja, tak to zrozumiałem. Nie, ja tego nie rozumiem, proszę bardzo. Każde pieniądze zainwestowane, przepraszam, każde pieniądze zainwestowane w mieszkańca są pieniędzmi dobrze zainwestowanymi. Tu nie ma rozróżnień. Pani Gosiu, bo mówi, że przez Darku, mieszkańców na Sieradówce ludzie sami kupili, podłożyli płytę i ten. Tam nie ma społecznego tego? Czynu? Panie Darku, pan Paweł Rogowiec ma głos. Proszę włączyć mikrofon. Nie, ale pan mówi, nie wolno w ten sposób. Mam pytanie. Deficyt budżetu 13. Włącz Paweł mikrofon. 13 milionów 660 i tam jeszcze jakieś grosze i złotówki. To są pieniądze niewykorzystane z tego roku, tak? Nie, deficyt to jest wydatki i różnica między wydatkami a dochodami. Tak, no dobrze, zgadza się. Okay, różnica w danym roku. W danym roku różnica między dochodami i wydatkami. Ale powiedzmy teraz tak, gdyby te inwestycje, bo to z tych inwestycji są te pieniądze, które wpłynęły z powrotem do budżetu, tak? Ale które, panie radny? Bo nie wiem, to ten deficyt? Na przykład, nie. Że plac wodny został skończony, że remiza, tam przeznaczone są środki na jakieś remizę. No bo to deficyt to jeszcze jest coś innego, a nadwyżka budżetowa to będzie wtedy nadwyżka, wolne środki, to będą te, które zostały pieniądze na rachunku bankowym i wrócą one do budżetu. I to 9 milionów, co pan ma, co tam jest... Bo deficyt ma różne źródła, zgodnie z ustawą o finansach publicznych są różne źródła pokrywania tego deficytu. Bo ten deficyt możemy kredytem pokrywać, możemy tymi środkami, które mamy już na rachunku bankowym pokrywać, albo wolnymi środkami, tymi, którymi wiemy, że zostaną w tym roku i nie zostaną one już wykorzystane. Tak jak macie to państwo opisane, 2 662 387 38. To są wolne środki. To są wolne środki. Wiemy, że one też są już na rachunku budżetu gminy i nie zostaną one już w 2021 roku wykorzystane. Dlatego zostały wprowadzone na pokrycie deficytu w przyszłym roku. Już się wpisuje to. Tak.
Proszę bardzo. Ale nie, jak mówię, gdyby na przykład były wykonane wszystkie te inwestycje, które w tej chwili są, tak, nie przeniesione na ten przyszły rok. Te inwestycje, które nie wykorzystaliśmy w tym roku, no, w całości, zmniejszyliśmy inwestycje, ale tak, zmniejszyliśmy też dofinansowanie, bo też było zmniejszone na budowie wodnego. Było zmniejszone covidowe też, które są tutaj przeniesione, bo to idzie i dochody wtedy zmniejszenie i wydatki. Po jednej i po drugiej stronie, jak przenosimy coś na drugi rok, jeżeli mamy z dofinansowania, to nie ma żadnego odzwierciedlenia w budżecie, bo i jest dochód zmniejszony, i jest wydatek zmniejszony. Jest tylko różnica wtedy, jak dokładamy własne środki. To jeżeli tego zadania nie zrobimy w danym roku, a mamy na te własne środki na przykład już zaplanowany kredyt czy coś innego, no to wiadomo, wtedy się zmniejsza zadłużenie, zmniejsza się deficyt w danym roku. No to właśnie o to mi chodziło. No. No to dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan Darek chciał jeszcze zapytać coś panią skarbnik. Mogłaby pani to jeszcze przeczytać, że tak to z Rio w tym skali wzrostu długu, czy jak to wam, jak to się odnosi jeszcze? Tak, mogę panu przeczytać, tylko Regionalna Izba Obrachunkowa dawała opinię do projektu budżetu, nie do tych zmian, które państwo już macie teraz do budżetu wprowadzone. To była do projektu budżetu, do tego, co było do państwa wysłane w listopadzie. Bo do Regionalnej Izby Obrachunkowej też jest taki termin wysłania do 15 listopada, więc oni wtedy te materiały, które do nich wyślemy do 15 listopada, do tych materiałów dają opinię. Całą czy? O tym zadłużeniu, tak? Akapit. Konsekwencją wykonania planowanego budżetu gminy Rabka-Zdrój na 2022 rok będzie wzrost zadłużenia do kwoty 30 34 929 zł i 52 grosze na koniec 2022 roku. I teraz państwo, tylko ja nie mam tu projektu. Jakbyście teraz państwo wzięli projekt budżetu z 15 listopada, to tam w tej kolumnie 6 będzie ta kwota 30. Ale jeżeli teraz weźmiemy już przy uchwalaniu budżetu, przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej, to ta kwota jest mniejsza, to co tutaj podawaliśmy 24, oto 4 400 000. Dokładnie to wyjdzie, możecie państwo sprawdzić, odjąć sobie, czy to jest prawda. To, co było zmniejszane na sesji 15 grudnia. Dobrze. Proszę państwa, tak, to już wnioskuję, że takie będzie zadłużenie. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie budżetu? Nie. W związku z tym proszę, przystąpimy do głosowania. Chciałem poinformować, że kworum zwiększyło się o jednego pana radnego, który będzie brał udział w głosowaniu. Proszę bardzo. Pan radny Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani radna Małgorzata Hoi. Jestem za. Pani radna Katarzyna Karpula. Nieobecna. Pani radna Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan radny Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan radny Jan Kwatyra. Wstrzymuje się. Pan radny Jacek Latawiec. Pani radna Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan radny Piotr Ptak. Jestem za. Pan radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan radny Robert Skipiała. Jestem za. Pan radny Michał Skowron. Jestem za. Pani radna Józefa Śmietana. Jestem za. Pan radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan radny Piotr Żółtek. Jestem za. Proszę państwa, wobec głosowania nad przyjęciem budżetu na rok 2022, projekt uchwały 110, 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, został przyjęty na rok 2022. Serdecznie państwu radnym dziękuję za pozytywne głosowanie, państwu za, pani księgowej, pani skarbnik, za przygotowanie budżetu i abyśmy na końcu roku albo na podsumowaniu w czerwcu
byli wszyscy naprawdę usatysfakcjonowani z realizacji tego budżetu. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie wobec wyczerpania wszystkich punktów głównych. Przystępujemy do poinformowania Państwa o pismach, które zostały skierowane do Rady w ostatnim czasie. Proszę Państwa, zostało skierowane pismo Polskiego Klubu Ekologicznego, koło terenowe w Rabce. Pismo dość obszerne, z którym treścią w niektórych wypadkach osobiście się nie zgadzam, ale prosiłbym o zapoznanie się. To pismo będzie szczegółowe w biurze u nas, natomiast przekazuję go Komisji Uzdrowiskowej do dalszej analizy i ustosunkowania się i poinformowania radnych w późniejszym czasie. Następnie wpłynął, ja panu przekażę później. Wpłynęło również pismo regionalny dyrektor, może ściągnę, bo mi jest ciężko oddychać, ochrony środowiska w Krakowie, który zwraca się do nas. Szanowny panie przewodniczący, działam na podstawie i tak dalej. Zakres zmian obejmuje szczegółowe uszczegółowienie celów ochrony dla obszaru Natura 2000 Luboń Wielki, PRH 1200043. Uprzejmie proszę o wyrażenie przez Radę Miejską w Rabce Zdroju opinii o wyżej wymienionego projektu zarządzania w terminie do 30 dni otrzymania niniejszego pisma. Zgodnie z artykułem 89 ustęp 1a ustawy z dnia 89 o samorządzie gminnym i tak dalej. Proszę Państwa, jest to obszerny, szczegółowy do ustosunkowania się raport. On z tego, co pan burmistrz mówi, on obejmuje tylko bardzo znikomy odcinek Rabki. My mamy dać opinię tak lub nie. Jeżeli nie ustosunkujemy się do tego pisma, to po 30 dniach to jest uznane jako pozytywna nasza opinia. Proszę bardzo, pan burmistrz, jeszcze dwa słowa. Szanowni radni, to jest teren mniej więcej na wysokości schronisko na Luboniu Wielkim. Tam taki bardzo wąziutki pas po samym grzbiecie naszej gminy jest zaznaczony właśnie jako ten teren objęty właśnie tą ochroną. Natomiast obejmuje to grunty stanowiące głównie gminę Mszana Dolna. Tam, gdzie jest to Gołoboże, to jest mniej więcej to miejsce, jak Państwo kojarzycie. Tak. Dziękuję. Proszę Państwa, wpłynęło następne pismo. Znaczy, tak jak tu powiedział pan przewodniczący, no to i tak jest teren już chroniony, mówiąc krótko. Natomiast stanowisko samorządów jest o tyle dla nich istotne, że no, obejmują to tym, podpierając się również dokumentami tym, że samorządy to zaakceptowały i wspierają. Oni występują do wszystkich sąsiednich gmin, które sąsiadują ze szczytem Lubania. Tak, proszę Państwa, wpłynęło pismo również od Mateusza Jaroszewicz. Proszę Państwa, to jest pismo oficjalne jego, tu nie ma tajemnicy RODO. Proszę Państwa, pan ten zwraca się do nas, podpierając się konstytucją, ustawami, opracowaniami naukowymi z jakiegoś tam szwajcarskiego naukowca, wskazując na to, że noszenie maseczek szkodzi zdrowiu, że szczepienie i tak dalej jest nie ten. I żąda od nas, abyśmy wszyscy podjęli uchwałę i poinformowali o tym wszystkie organy sąsiednie, a więc między innymi kuratoria, szkoły, szpitale, przychodnie lecznicze, pracodawcy, markety, policje, sądy, sanepid, urząd wojewódzki i tak dalej. Jeżeli którekolwiek się nie zgodzi, żądać na piśmie odpowiedzi i oddawać do sądu, bo sądy muszą przyznać im rację. Proszę Państwa, to pismo również będzie urzędzie do przeczytania w biurze. Wpłynęło również pismo, ale to chyba już nas jako nie dotyczy. Konkurs nie tylko dla uczniów i młodzieży z Krakowa, ale również z Małopolski. Proszę przesłać szkołom, mailem i tak dalej. Chodzi o to, że zwraca się do nas urząd
w Krakowie z prośbą, aby uczniowie szkół opracowali projekt budynku, proszę Państwa, który znajduje się w ogródku jordanowskim. Jest niefunkcjonalny, konserwator nie chce się zgodzić na jego wzburzenie. Chcą opracować nowy, dwupiętrowy, funkcjonalny budynek i chcą tym sposobem wywrzeć presję na konserwatora, żeby zmienił zdanie. I proszę Państwa, wpłynęło jeszcze jedno pismo, dosyć obszerne, które będę będę starał się przeczytać. Na podstawie artykułu 89 i tak dalej, z 29 listopada, znak, data wpływu 30 listopada, to jest, my otrzymaliśmy to pismo 27 grudnia. Do wydania opinii w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 2020 roku przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju funkcjonującego pod adresem Orkana 4 3700 Rabka Zdrój. To jest kuratorium małopolski, kurator oświaty. Postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 roku przedszkola nr 2 z siedzibą przy ulicy Orkana 4 w Rabce Zdroju. Uzasadnienie. W dniu 27 października 2021 roku Rada Miejska w Rabce Zdroju podjęła uchwałę 43/355/21, w której wyrażono zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 roku przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju, siedzibą przy ulicy Orkana 4 w Rabce Zdroju. Wykonując powyższą uchwałę, burmistrz Rabki Zdroju z pismem z 29 listopada 2021 roku powiadomił małopolskiego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 roku przedszkola nr 2 ulica Orkana w Rabce Zdroju. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju zapewni się od 1 września 2022 roku możliwość wychowania i opieki w przedszkolu miejskim nr 1 w Rabce Zdroju z siedzibą przy ulicy Orkana 18 w Rabce Zdroju. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że z dniem 1 września 2022 roku planuje się likwidację przedszkola nr 2 znajdującej się obecnie przy ulicy Orkana 4 w Rabce Zdroju, budynku udostępnionym na podstawie umowy przez parafię świętej Marii Magdalenej w Rabce Zdroju. Poinformował Rabce Zdroju, wynika, że spadającej tendencji liczby wychowanków w przedszkolu nr 2 w Rabce Zdroju. Burmistrz Rabki Zdroju poinformował, że w obecnym roku szkolnym przedszkole posiada 50 miejsc, a liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wynosi 6. W związku w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 44 dzieci. W roku 2018/2019 46 dzieci, a w roku 2019/2020 39 dzieci, a w roku szkolnym 2020/2021 36 dzieci. W całej gminie obserwuje się niż demograficzny i według analiz przeprowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Administracyjny Oświaty Urzędu Miejskiego w Rabce w najbliższych latach miejsca wychowania przedszkolnego nie będą zapełnione. W gminie Rabka Zdrój funkcjonują w tej chwili trzy przedszkola publiczne. Przedszkole miejskie nr 1, przedszkole nr 2 i przedszkole w Chabówce. 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkole podstawowej nr 1, 2, szkole podstawowej nr 3, szkole podstawowej nr 4, szkole podstawowej w Ponicach i szkole podstawowej w Rdzawce oraz jeden punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Ponicach. Daje to w sumie 515 miejsc. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne, które w sumie posiadają 208 miejsc. Poniższe zestawienie przedstawia liczbę miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rabka Zdrój. I teraz, w przedszkole nr 1 liczba miejsc 120, liczba dzieci uczęszczających 106. W przedszkole nr 2 liczba miejsc 50, liczba dzieci 6. W przedszkole w Chabówce 95, liczba dzieci 91. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nr 1 25, miejsc 14. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nr 2 25 miejsc, liczba dzieci 24.
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nr 3, 50 miejsc, 48 dzieci. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nr 4, 25 miejsc, 25 wykorzystane. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Ponicach, 22 dzieci. Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Ponicach, 25, 13 dzieci. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Dzawce, 75 miejsc, 64 dzieci. Razem 515 miejsc, uczęszcza 413 dzieci. Obecnie w edukacji przedszkolnej, z edukacji przedszkolnej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych z każdego rocznika korzysta określony procent wychowanków na terenie gminy. W 2015 85%, w 2016 66%, w 2017 61%, w 2018 57%. Przedszkole nr 2 w Rabce Zdroju znajduje się w budynku należącym do parafii Świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju, który jest objęty ochroną konserwatorską zabytku. Utrudnia to realizację remontu i możliwość unowocześnienia placówki. Ponadto po przeprowadzeniu przedszkoli kontroli sanitarnej z dnia 27 września 2021 roku Państwowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Targu wydał decyzję nakazującą dobrowolnie doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego w większości pomieszczeń przedszkola. Przemawia to dodatkowo za likwidacją przedszkola z uwagi na konieczność racjonalnego ponoszenia kosztów na realizację zadań statutowych, m.in. wyjście z lokali czynszowych. Burmistrz Rabki Zdroju dodaje, że obecnie gmina Rabka Zdroju nie ma tylu tytułu prawnego do lokalu przedszkola nr 2. Zdaniem burmistrza Rabki Zdroju likwidacja przedszkola nie pogorszy warunków wychowania przedszkolnego ani nie ograniczy powszechnej dostępności dzieci do przedszkoli. Spełnione zostają wymogi artykułu 23 ust. 3 podstawy prawno-oświatowe, z którego wynika, iż droga dziecka spełniającego obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola nie powinna przekraczać 3 km. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju w roku szkolnym 2021-2022, dwoje dzieci z rocznika 2017 i cztery dzieci z rocznika 2018 będą miały zapewnione miejsca w przedszkolu miejskim nr 1 w Rabce Zdroju. Przedszkole to jest 5 oddziałów, w tym jeden oddział integracyjny. Funkcjonuje od godziny 6.30 do 16.00, posiada dobrze przygotowaną bazę lokalową, sale są jasne i przestronne. W 2016 roku odbyła się termomodernizacja budynku. Przy przedszkolu znajduje się duży ogród z placem zabaw, dzięki czemu zapewniona jest realizacja co najmniej 1/5 zajęć z podstawy programu na świeżym powietrzu. Prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dlatego zatrudniona jest specjalistyczna kadra. W przedszkolu miejskim nr 1 dzieci będą miały zapewnione dużo lepsze warunki, nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i higieny, ale przede wszystkim do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Małopolski kurator oświaty przeprowadził postępowanie w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku przedszkola nr 2 z siedzibą przy ulicy Orkana 4 w Rabce Zdroju, badając wszystkie jego aspekty. Zgromadził materiał dowodowy w postaci dokumentacji przeprowadzonych w dniu 18 marca 2021 roku, 12 lipca 2021 roku kontroli doraźnej w zakresie oceny warunków lokalowo-bytowych przedszkola nr 2, Rabce Zdroju przy ulicy Orkana oraz 12 grudnia 2020 przedszkolu miejskim nr 1 w Rabce Zdroju przy ulicy Orkana 18 i w Rabce Zdroju pod kątem zapewnienia realizacji zadań statutowych przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Natomiast w dniu 1, 2, 3 i 6 września 2021 roku oraz 24 i 30 listopada 2021 roku w przedszkolu nr 2 w Rabce przy ulicy Orkana 4 przeprowadzono kontrole doraźne w zakresie organizacji pracy przedszkola, zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz powołania nadzoru pedagogicznego. W trakcie kontroli ustalono, że w przedszkole nr 2 w Rabce Zdrój mieści się na parterze zabytkowego drewnianego budynku należącego parafii Świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju. Właścicielem budynku przy ulicy Orkana 4 w Rabce jest parafia rzymskokatolicka Marii Magdaleny.
przedstawionej umowy najmu 30 czerwca 1993 roku, zawartej na czas nieokreślony, wynika, że najemcą budynku jest Urząd Miasta Rabki Zdrój. Najemca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie na własny koszt remontów i konserwacji podmiotu najmu pomieszczeń przedszkola oraz remontów będących bieżących. Aneksem numer 2 z dnia 7 stycznia 2016 roku do wyżej wymienionej umowy określono nowy wymiar czynszu miesięcznego w kwocie 200 zł miesięcznie. Burmistrz Rabki Zdrój poinformował, że w dniu 31 grudnia 2020 roku otrzymał pismo pełnomocnika parafii wypowiadające obecny czynsz informujący o podniesieniu kwoty czynszu ponad 10-krotnie, to jest do 4347,52 zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę 52 170,24 zł. Natomiast 28 lutego 2021 roku wpłynęło do gminy Rabka Zdrój kolejne pismo pełnomocnika parafii świętej Marii Magdaleny z informacją o ponownym podwyższeniu czynszu za wynajem pomieszczeń i terenu wokół budynku na kwotę 7455,28 zł miesięcznie, co daje roczną kwotę 89 463,36 zł. Teren działki oddanej w użytkowanie wynosi 1245,76 m. Znajduje się na nim urządzenia do zabawy dla dzieci oraz weranda, aktualnie wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Protokół 12/2016 z okresowego 5-letniego przeglądu technicznego. Na bazę przedszkola składają się dwie sale do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego 26,8 m² i 44,2 m², kuchnia 24,62 m², w roku szkolnym 21-22 kuchnia nie funkcjonuje. Jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne 10 m², dwie szatnie o powierzchni 12,2 i 20,7 m², kancelaria 4,5 m², wiatrowa 9,4 m², pomieszczenie gospodarcze 4,8 m², budynku zorganizowane izolatorium, dawna jadalnia o powierzchni 17,5 m². Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 185 metrów i 90 centymetrów. Przy budynku zorganizowano plac zabaw dla dzieci przedszkola numer 2. Wychowanie przedszkolne realizuje 6-osobowa grupa dzieci. W sali znajdują się stoliki, krzesła, kąciki, sale muzyczne, konstrukcyjne, dom lalek, pomoce i gry dydaktyczne. Do sali przylega WC o powierzchni 10 m², w której znajduje się 3 kabiny dla dzieci oraz 1 dla personelu. W trakcie kontroli ustalono, że w ostatnich latach wykonano następujące remonty z funduszu organu prowadzącego. W 2008 roku wymiana stolarki okiennej, w 2011 roku do modernizacja ogrzewania na gazowe, w 2017 remont urządzeń kuchni, piec gazowy. Z funduszy Rady Rodziców w 2020 roku dokonano remontu instalacji elektrycznej. W przedstawionych protokołach kontroli sanitarnej stwierdzono nieprawości w funkcjonowaniu przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju, ulica Orkana 4. Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z dnia 27 września 2021 roku, numer i tak dalej, na wniosek strony w związku z interwencją Rzecznika Praw Dziecka. Dotyczy bezpieczeństwa sanitarnego, problemu z dostawą wody i prądu do przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju. Z treści opisu ustalonego stanu faktycznego zapisano: w przedszkolu brak jest zaplecza żywieniowego, w przedszkolu nie jest prowadzone żywienie dla dzieci. Dzieci przynoszą śniadanie we własnym zakresie z domu konsumują na sali zabaw. W dniu kontroli stwierdzono, że przy wszystkich punktach wodnych zapewniono dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej. 2. Protokół kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Targu, numer NHD i tak dalej, z dnia 27 września 2021 roku. Nawiasie, w treści opisu ustalonego stanu faktycznego zapisano: placówka zapewnia dostateczną ilość bieżącej zimnej i ciepłej wody, zapewniono dostateczną ilość środków higieny osobistej dla dzieci przedszkolnych. Od 1 września 2021 roku przedszkole nie prowadzi żywienia dzieci.
Rodzice przedszkolowe przynoszą dzieciom kanapki. Aktualnie w przedszkole działa jedynie 5 godzin. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli. Ściany i sufity pomieszczenia w przedszkole nr 2 w salach zabaw i w korytarzu w sanitariatach są częściowo brudne, zniszczone. Lamperia z ubytkami porysowana, zużyta. Podłoga w korytarzu jest wyłożona parkietem, który jest wytarty, ma nieszczelne klepki. Próg pomiędzy korytarzem a szatnią uległ zniszczeniu. Dokumentacji przedszkola nr 2 funkcjonującej przy Orkana w Rabce 4 w Rabce Zdroju znajduje się decyzja nr 8 przez 2021 Państwowej Powiatowej Inspekcji 22 października NHD i tak dalej. Stwierdzono, skierowano do gminy Rabka Zdrój nakazując doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity pomieszczenia przedszkola, to jest w dwóch salach zabaw, korytarzu oraz sanitariatach. Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego podłogę oraz próg pomiędzy korytarzem a szatnią. Obowiązek wymieniony w punkcie pierwszym należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. W związku z wyżej wymienionymi prawidłowościami pani Barbara, pełniąca obowiązki dyrektora przedszkola nr 2, wystosowała pismo do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Targu z dnia 5 października 2021 i pismo P/216/2020 informujące o terminie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w protokole nr NHD 1992/20 w okresie przerwy wakacyjnej, to jest lipiec-sierpień 2022 rok. Na podstawie oględzin budynku przedszkola miejskiego nr 1 stwierdzono, przedszkole miejskie nr 1 w Rabce Zdroju funkcjonuje od 1 września 1983 roku. Budynek przedszkola jest usytuowany na działce, której właścicielem i zarządcą jest Urząd Miasta Rabka Zdrój. Księga wieczysta 10/970 w Sądzie Rejonowym Limanowej. Powierzchnia działki 07603 hektara, powierzchnia zabudowy 489,44 m2, powierzchnia użytkowa 943,5 m2, kubatura 4475 m2. Budynek wyposaża instalację wodną, kanalizację elektryczną, gazową, odgromową. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Obieg usytuowany w pobliżu parku zdrowego, otoczony jest ogrodem, co sprzyja aktywności ruchowej dzieci. W budynku znajduje się 5 przestronnych, jasnych, estetycznych urządzeń, sali do zajęć o wymiarach 62,27 m, w tym jedna o powierzchni 64,97 m2, gabinet specjalisty 11,44 m2, do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dzieci. Kserokopiarka, sprzęt rehabilitacyjny, pomocy dydaktyczne, do prowadzenia zajęć logopedii, lustro i tym podobne. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne, szatnia, kuchnia, w której przygotowuje się posiłki. Każda sala zajęć wyposażona jest w stoliki, krzesełkami, kąciki tematyczne, sale stałe, kącik przyrody, lalek muzycznych, klockami i innymi pomocami dydaktycznymi, kąciki okazjonalne oraz różnego rodzaju zabawki. Sale są przestronne, funkcjonalne, estetyczne, meble dostosowane do wzrostu i wieku dzieci. Wyposażone w telewizor, elektromagnetowo, odtwarzacz wideo. Przedszkole miejskie nr 1 zapewnia 3 posiłki, śniadanie i obiad po wieczorek. Posiłki przygotowane są na miejscu, w kuchni, to prowadzone przez firmę usługowo-handlową Łasu. Otoczeniem przedszkola znajduje się duży ogród ogrodzony, wyposażony w żelone urządzenia do zabaw. Przy budynku zlokalizowany plac zabaw dla dzieci. Znajdują się nie urządzenia zabaw dla dzieci, stosowne certyfikaty z dnia 10 kwietnia 2017 roku. Podjazdy kołyszące Simba, busik szkolny, busik wóz policyjny, busik jeep wojskowy, karoca, kuter rybacki, domek, ścianka wspinaczkowa, tablica informacyjna, drabinki, bujak, piesek i inne. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola są dostosowane do wieku rozwojowego dziecka. Każda z grup posiada oddzielny domofon. W przedszkole czynne jest godzina 6.30 o 16.00. Liczba miejsc w przedszkolu miejskim nr 1 Rabce Zdroju według arkusza organizacyjnego wynosi 120. Zatwierdzony program prowadzący z 28 maja 2021 roku. W roku szkolnym 2021-2022 do przedszkola uczęszcza 117 dzieci do 5 oddziałów, w tym jeden integracyjny. Grupa Biedronki liczy 20 dzieci, wychowawczyni pani Anna, pani Monika i nauczyciel współorganizujący kształcenie. Pani Basia, grupa Misie liczy 24 dzieci, wychowawczyni pani Maria, Aneta,
grupa Krasnale, 25 dzieci, wychowawcami są pani Zofia, Lucyna, grupa Ekolutki, 24, wychowawcami pani Basia, Maria, grupa Motyle, 24 dzieci, wychowawcami pani Aneta, Ewelina. Wszystkie dzieci proszą o opinię o wczesnym wspomaganiu, 18 dzieci, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego, 8 dzieci, realizując zajęcia wynikające z tych zajęć. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzone jest przez dwóch naczelnych nauczycieli oligofrenopedagogów, dwóch logopedów i jeden tyflopedagog oraz nauczyciela współorganizującego kszkolenie. Od 26 marca 2021 roku dzięki wsparciu Miejskiej Komisji Profilaktycznej i rozwiązania problemu alkoholu przy Urzędzie Miejskim w Radce Zdrowia w grupie integracyjnej Biedronki prowadzone były zajęcia terapeutyczne z dogoterapii, ośrodek sportu psi zaprzęgów i dogoterapii psy na biegunach. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego. Kocham przedszkole, wydawnictwa WS IP. Dla wszystkich chętnych dzieci zapewniono dodatkowe zajęcia plastyczne prowadzone w dwóch grupach. Dzieci młodsze i starsze. Dzieci biorą udział w uroczystościach państwowych. 11 listopada, 3 maja, akcjach Pamiętamy Zniczy na grobach żołnierzy. Razem na święta. Kartki dla mieszkańców, DPS-ów, kombatantów. W przedszkole organizują święta rodzinne, m.in. Wigilię. Śniadanie Wielkanocne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy. Piknik rodzinny, jaseł z udziałem mieszkańców osiedla. Święta, okoliczność więcej, dzień pluszowego misia, dzień przedszkola, Andrzejki, Mikołajki, karnawał, powitanie wiosny, dzień ziemi. W przedszkolu miejskim realizowane są oddzielne działania ekologiczne wynikające z programu autorskiego Mały Ekolog we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polski oraz akcje charytatywne, zbiórka nakrętek, baterii, pomaganie przez ubieranie. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, zdobywając punktualne miejsca i wyróżnienia między następujących konkursach. Pan Wielkanocny co roku wyróżnienie w 2018 roku. Drugie miejsce, najpiękniejsza palma w 2019 wyróżnienie plastyczne, nie pal przy mnie, proszę płacę. Wyróżnienie recytatorskie, 3 razy pierwsze miejsce, plastyczne, Moja Mała Ojczyzna. Pierwsze i trzecie miejsce, 19 na plakach Czyste Powierzchni Miasta. Wkazuj 3 wyróżnienia, 2019, plastyczne, Jestem Eko moja zabawka recyklingu. Trzecie miejsce, 2 razy wyróżnienie, 19. Dzieci brały udział w organizowanych festiwalach piosenki przedszkolnej, Rap Kazuj, wyróżnienie w 2019 roku. Festiwal piosenki angielskiej, Rap Kazuj, wyróżnienie w 2019 roku. Oraz przeglądać pod tytułem Przegląd teatralny. W przedszkole, czy to dobrze? 7-8. W przedszkole Chabówka wyróżnione w 2019 roku przedszkole miejskie współpracuje ze środowiskami lokalnymi, to jest przedszkolami. Pod nazwą przedszkole w Chabówce, szkołami podstawowymi nr 1, 2, komisariatem policji, strażą pożarną, strażą miejską, DPS-em, Tarczykiem, Lalek, ten chrząż w Bybrzcinie, Muzeum im. Władysława Orkana, Biblioteką Miejską, Zarządy Osiedla Orkana, Fundacja Oddech Życia. W przedszkolu prowadzone działania prozdrowotne, m.in. cykliczne badania kręgosłupa, spotkania z stomatologiem, program mleczaki. Lekarzem, pielęgniarką, dietetyczką, ratownikiem medycznym, zabrzańskimi sportowcami, Jarosz, Maciaszek, Waciak. W ostatnich 4 lata zorganizowane dla dzieci wycieczki w ramach orientacji zawodowej do zakładów pracy rodziców Instytutu Żywności Publicznej, poczta, sklep, bank. Wycieczki poradce, szalam historii do Muzeum Teatru, do parku, wycieczki autokale, skansa, etnograficznie Zubrzyca, wioska indyjska, kopalnia soli Boknia, fabryka Bombek, Bęble, Kraków, zoo, lotnisko. Wobec pierwszego można stwierdzić, że praca dydaktyczna... Tu nie jest nic śmiesznego, jeżeli chcecie. Ja mogę tego pisma nie czytać, ale to jest żądanie pani kurator do odczytania. To pani kurator pisze, nie ja. No. No to napiszcie do pani kurator, że przysłała pismo, które jest pustym śmiechem. No. Wobec powyższego
Wobec powyższego można, ale to nie my piszemy. A mogę dostać tego? Tak. Wobec powyższego można stwierdzić, że praca dydaktyczno-wychowawcza przy szkole miejskiej nr 1 umożliwia nabywanie dla dzieci wiadomości, umiejętności określonych podstawy wychowawcze szkolnego, zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, realizowane projekty i programy profilaktyczne między małym i świecie wielkiej literatury, Kubusiowi przyjaciele natury, mamo, tato, wolę wodę, czyste powietrze wokół nas, piękna nasza Polska, cała para, Bóg, książka, wróg, wzbogacają i rozwijają pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą przedszkolu. W latach 2015-2016 w przedszkolu miejskim wykonano wiele remontów, to jest dotyczące ewelacji, docieplenia budynku, wymiana bramy wjazdowej, furtki, remontu łazienek, zakupu mebli w dwóch salach, zakupu stolików, krzeseł, wyposażono ogród z urządzenia, huśtawki, pomalowano gabiny, pokój nauczycielski, wyremontowano salę, krasnali, salę misie, położono panele i pomalowano ściany. Dokumentale przeszkoda miejskiego w Radce znajdują się następujący protokół. Protokół okresowej kontroli pięcioletniej z dnia 10 grudnia 2021 roku. Zalecenia: należy doszczelnić panę rurę kanalizacyjną. 2. Przegląd pracy zawarty dnia 10 grudnia stwierdzono, że urządzenie kończy już. Urządzenie zamontowane na placu zawarty przy normalnej ekspresji są sprawne i nie zagrażają życiu, zdrowiu i ustaleniu do życia. Punkt 3. Protokół z 2020 roku, z 30 lipca, instalacja gazowa, konserwacja urządzeń gazowych, w którym znajduje się zapis, że budynek spełnia wymogi pod względem bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej, dopuszcza się go do użytku. Termin następny, badania lipiec 22. 4. Protokół kontroli obiektów okresowo roczna z 1 września pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego warunków korzystania z tych obiektów. Komisja w składzie dyrektor przedszkola, główny specjalista spraw BHP, wnioski, remont nawierzchni wokół przedszkola, dostosowanie długości drugiej ewakuacyjnej oraz oddymianie klatki schodowej, zmiana otwierania się bramki wyjścia. Protokół 5. Kontroli okresowej, kanały kominowe, spalinowe, wentylacyjne, które są drożne, sprawne. 6. Protokół kontroli z 24 marca 2020. Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego obiektu, sanepis w 5 salach zawodowych znajdują się wykładziny dywanowe. W terminie do 31 marca zalecone wykonanie do dezynfekcji. 7. Protokół z wykonania przeglądu gaśnic, gaśnice sprawne, techniczne, następne w 2022 roku. Protokół 8. Protokół z dnia 22 listopada 2017 roku, numerem 3217, badania skuteczności oświetlenia, wnioski, uzupełnienie oświetlenia, tak aby było zgodne z polskimi normami. Wszystkie powyższe przeglądy i badania wymagane są, wymagane prawa, przepisami prawa są aktualnie i wykonywane na bieżąco. W dokumentacji przedszkola znajduje się także opracowana instrukcja. Instrukcja udzielana pierwszej pomocy oraz następujące procedury postępowania w przypadku stwierdzenia pszawicy przy prowadzeniu i odbieraniu dzieci w przedszkolach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedszkola miejskiego nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID. Postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze edukacyjne. Organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego. Mycia i dezynfekcji zabawek. Postępowania w celu zredukowania podopiecznych szerzenia zakażeń grypy przy przedszkolu, ochrony wychowanków i pracowników w dziedzinie narażonymi w przedszkolu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem nowych zagrożeń grupy LNH. Jak? Małopolski kurator oświaty zauważa, że... No, tak nasi przełożeni piszą. Że przedszkole na Drabce mieści się w budynku przy ulicy Orkana 4. Jest to budynek rzędu Świętej Marii Magdalenie w Drabce, który jest objęty ochroną konserwacji. Gmina Rabka nie posiada tytułu prawnego do wyżej wymienionego. Według wiedzy małopolskiego kuratora oświaty istnieje spór pomiędzy gminą a parafią Świętej Marii Magdalenie w Rabce Zoo, co wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie przedszkola numer 2, a zatem i na dzieci, które realizują w tym przedszkolu wychowanie przedszkolne. Punkt 2. Dokumentacji przedszkola nr 2 najemcy budynku w roku szkolnym 2021-2022 znajduje się decyzja 8/21 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 22 października 2021 roku skierowana do gminy Rabka Zoo nakazująca pierwsze doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarnego ściany,
sufity, pomieszczenia przedszkola, to jest w dwóch salach zabaw, korytarzu oraz sanitariatach, doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego podłogą oraz próg pomiędzy korytarzem a szatnią. Obowiązek wymiany w punkcie pierwszym należy wykonać do 31 sierpnia 2022 roku. Punkt 3. Brak spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych dotyczących sali funkcjonowania wyżej przedszkola pozwala stwierdzić, że działanie, że dalsze istnienie przedszkola w Wrapce Zdroju nie jest uzasadnione. Punkt 4. Z danych z raportu Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 24 sierpnia 2020 roku wynika, że liczba dzieci uczęszczających do danej jednostki na terenie gminy Wrapka Zdrój, których organem prowadzącym jest gmina, wynosi 395 dzieci, a na dzień 21 sierpnia 2021 roku 442 dzieci oraz na dzień 30 listopada 433 dzieci. Natomiast liczna łączna liczba dzieci realizująca wychowanie przedszkolne we wszystkich jednostkach prowadzących takie wychowanie na terenie powiatu na przestrzeni ostatnich 6 lat, licząc z roku 2016 na 2017, wynosi odpowiednio 590, 590, 590, 586, 624, 627. Na terenie miasta Wrapka-Zdrój liczba dzieci uczęszczających do jednostki organ prowadzący gmina na przestrzeni ostatnich 6 lat od roku 16 na 17 wynosi odpowiednio 309, 270, 283, 266 i 237 dzieci. Tak jak wynika z powyższych danych, liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne na terenie powiatu wrocławskiego w ostatnich 2 latach wzrosła. Liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne na terenie miasta Wrapka-Zdrój systematycznie maleje, natomiast na terenie gminy, której organem prowadzącym jest gmina Wrapka-Zdrój, obserwuje się także tendencje spadkowe. Punkt 5. W przedszkolu miejskim nr 1 w Wrapce nie będzie większych zmian po ewentualnym zlikwidowaniu przedszkola nr 2. 6. Numer 2 w Wrapce z nawiasie 6 dzieci. 6. Gmina Wrapka-Zdrój po zlikwidowaniu przedszkola nr 2 w Wrapce Zdroju będzie w stanie zapewnić dzieciom nie gorsze niż dotychczas warunki nauki, wychowania i opieki w obiekcie, to jest przedszkolu miejskim nr 1 w Wrapce Zdroju, znajdującym się w niewielkiej odległości od dotychczasowej placówki, około 650 metrów. Punkt 7. Na uwadze należy, że sposób zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci obecnie uczęszczających dla przedszkola nr 2 jest w porównaniu z propozycją zawartą w uchwale 32/280/24 lutego 2021 roku Rady Miejskiej w Wrapce Zdroju, w której wyrażono zamiar przekształcenia przedszkola nr 2 w Wrapce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola znacząco lepszy zarówno w zakresie standardu bazy, jak i odległości od miejsca zamieszkania. Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 punkt 1 Prawa Oświatowego organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki nad oraz wyposażenie przedszkola, pomocy dydaktycznej i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu nauczania. Likwidacja przedszkola nr 2 zgodnie z artykułem 89 ust. 1 wymaga organu prowadzącego przedszkola co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zmiarze likwidacji rodziców dzieci przedszkola nr 2 przy ulicy Orkan 4 oraz przedszkola miejskiego nr 1 przy ulicy Orkana 18. Odnosząc się do wyżej wymienionych argumentów przedstawionych przez burmistrza Wrapki-Zdroju, jak i racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli, uzasadniona jest likwidacja przedszkola nr 2 funkcjonującego przy ulicy Orkana 4 wraz z nią dniem 31 sierpnia 2022 roku. W tym stanie rzeczy małopolski kurator oświaty postanowił jak sentens. Od niniejszego postanowienia przysługuje zaproszenie do ministra edukacji i nauki za pośrednictwem małopolskiego kuratora oświaty, ulica Szlak 73, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Proszę Państwa, przeczytałem, dlatego że tyle różnych było na ten temat informacji takiej i tak dalej. Te informacje pani kurator i ludzie z kuratorium przebywali kilka razy, więcej nawet niż kilka razy na terenie naszej gminy, zbierali materiały, zbierali informacje, w oparciu również o materiały z naszego Wydziału Oświaty. Także przedstawiłem propozycję. Proszę Państwa, na tym zakończyłbym, jak to mówią,
pism, na temat pism przychodzących. Chciałem jeszcze na koniec, jako nie ma już młodych, chciałem właśnie młodym przewodniczącemu Rady Młodzieżowej i przedstawicielom w ogóle Rady Młodzieżowej naszej miejskiej serdecznie podziękować za wprowadzenie do wczorajszych obrad punktu mówiącej o ochronie środowiska, o ekologii i tak dalej, gdzie były przepiękne dwa referaty ekologów. W związku z tym cieszymy się, że młodzież też ma na sercu to, aby nasze powietrze było czyste i oni w swoich też planach, które przedstawili nam pracy na rok 2022, ten problem uwzględniają. Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu, interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo, po kolei pan Darek, kto jest, będzie następny? Proszę bardzo, pan Darek pierwszy. Tak, tak, czekamy. Dziękuję, panie przewodniczący. Będę miał dwa pytanka. Jedno do pana burmistrza i drugie do pani burmistrz. Jedno w sprawie tej bocznej podhalańskiej, co zgłaszałem do pana i dzwoniłem o odśnieżanie i jak to rozmawiał pan ze mną, obiecał pan, a nie zostało nic tam w sprawie tego odśnieżania zrobione. No nie wiem, chyba ta ulica należy do Rabki, czy bo po poselstwach się tam odśnieża różne boczne drogi, a tu jest jakiś problem, widzę nadal. I nie wiem, jak to rozwiążemy z tą boczną podhalańską. I drugie mam pytanie do pani burmistrz w sprawie tego spotkania i nieudolnej firmy Sanito, które było, jakbym się nie mylę, może się nie mylę, albo się mylę, było spotkanie 16 listopada. I po tym 16 listopada, co tu ludzie byli, miał być harmonogram napisany, przedstawiony przez tą firmę. Nie został do dzisiaj. 6 czy tam 10 miała ta firma przyjść, montować. Nie montowała, bo podłączały zaległości. I moim zdaniem, no nie wiem, jak się pani burmistrz na to odniesie, ale to jest, no nie wiem, no szkoda słów w ogóle na tą firmę i to też świadczy o urzędzie. Co z tymi ludźmi w ogóle jest? Bo powpłacali wcześniej pieniądze, te pieniądze siedzą, każdy tam ma jakieś pretensje, oczekiwał. Miały być terminy dotrzymane, nie zostały. Termin się kończy, jak to się mówi, do końca marca i ci ludzie, to już któryś projekt, który niektórzy ludzie zostali jak to na lodzie, jak ja to mówię. Co się pani odniesie? Bo obiecywać to mi się wydaje, że nie ma co obiecywać. Ja nie mam zamiaru obiecywać, ja powiem o stanie faktycznym. Istotnie firma Sanito jest wykonawcą dużego projektu, do którego wchodzi 16 gmin województwa małopolskiego. Dostali duże dofinansowanie, ponad 100 milionów na realizację projektu. Istotnie z projektem był duży problem, dlatego że firma konkurująca z tą firmą odwołała się do KIO, było parę rozpraw sądowych, więc wszystko przeciągało się w czasie. Istotnie firma nie wywiązała się z realizacją w terminie. Odbyło się spotkanie, o którym pan wspomniał. Skontaktowałam się bezpośrednio z panem Tomaszem Buczkiem, który odpowiada, jest dyrektorem w tej firmie i odpowiada za realizację tej inwestycji. W naszej gminie miały być wykonane kolektory słoneczne 48 i zostały wszystkie na szczęście zrealizowane. Wartość projektu to było 643 763 zł 70 groszy. Również zostały zrealizowane już pompy ciepła, 8 pomp ciepła. Było 8 zostało zamontowanych na kwotę 190 773 zł. Natomiast problem jest z instalacją fotowoltaiki i miało być zrealizowane 67 inwestycji. Na dzień dzisiejszy zrealizowane jest 34, czyli pozostałe pompy nie zostały, przepraszam, pozostała fotowoltaika. To 33. Tak, osoby. 34 zostały zrealizowane. Tak, 33 nie. Więc parę razy zwracaliśmy się z pismem już oficjalnym po tym terminie, kiedy wskazali, że w terminie między 6 a 10 grudnia będą realizować tą inwestycję. No niestety nie wywiązali się w terminie, jak pan powiedział, zostały przyłączone tylko 9 instalacji.
I otrzymaliśmy pismo na kolejne z naszych pytań, kiedy będą realizowane, więc Pan odpisał nam następująco, że będą wznowione po 10 stycznia 2022. Jak poinformował Pan Dyrektor, wstrzymanie prac zapowiedzianych na grudzień 2021 nastąpiło z powodu absencji chorobowej brygad montażowych oraz ze względu na złe warunki atmosferyczne. I nadmienia, że w tym czasie zostało odebrane 9 kolejnych instalacji do 9 grudnia. Natomiast pozostałe 34 sztuki zostaną wykonane w wyżej wymienionym terminie, czyli po 10 stycznia. Także no czekamy, nie mamy innego wyjścia. Tak jak powiedziałam, zrobiliśmy wszystko, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ta inwestycja była zrealizowana. Oczywiście, że to, co Pan powiedział, mieszkańcy wpłacili, to jest prawie 50% inwestycji, więc jak ktoś wpłacił 6 tysięcy, będzie miał dotację w wysokości około 6 tysięcy plus możliwość odpisania z podatku. Te pieniądze są zabezpieczone u nas na koncie w budżecie gminy. I też to, co powiedziałam, podtrzymujemy dalej, że jeżeli ktoś no, nie chce skorzystać i ma problem z tym, że ten termin jest przesuwany, a jest nie z naszej winy, może sobie odebrać te pieniądze z wymaganymi odsetkami. Ale pani burmistrz, pani była na tym spotkaniu, ja też byłem. I ten dyrektor tej firmy, to z tego co mówił, ja mu zadałem parę pytań, to jest osoba niewiarygodna dla mnie. No, dla mnie też nie w tym momencie, no bo skoro jak chciałem potwierdzenia pan, pisemnego, ja nawet nie powiem nic innego. To nie chciał dać nawet potwierdzenia no pisemnego. I sami wiemy, że tego 12 czy 10 stycznia, to wie to pani, mamy że to teraz jest. Teraz potwierdzenie pisemne, bo zwróciliśmy się na piśmie. Ale wcześniej pani burmistrz tego 6 czy 10 grudnia nie było potwierdzenie pisemne? No nie, najlepiej jest nie, zwalić, że jest koronawirus, chociaż ja to nie wierzę. Bo jaka jest taka duża firma, no to powiem pani tak szczerze. Panie no... radny, myśmy zrobili wszystko, co było możliwe. Oprócz kontaktów telefonicznych były ponaglenia mailowe. Też czekamy, żeby ten projekt został zrealizowany, bo nie jest to tak, że to nie jest zrealizowany cały projekt. To jest tylko część projektu niezrealizowana, ale w przypadku gdyby, bo to jest finansowane z Urzędu Marszałkowskiego, gdyby marszałek cofnął finansowanie, to byłby problem duży dla firmy, bo cofnąłby na wszystkie instalacje, które już są nawet założone. Więc myślę, że i projektantowi, znaczy no firmie, jak i nam zależy na tym, żeby to zostało zakończone. No ale termin. Nie, firmę wyłonił ta grupa Zielony Pierścień Tarnowa, to powstało w związku z... Ale no, my też uczestniczymy w tym, bo to są też nasi mieszkańcy, więc chcemy, żeby ten projekt był zrealizowany, więc interesujemy się żywo tym, żeby to po prostu zwyczajnie się udało. Nie mamy przełożenia na firmę, bo to nie gmina organizowała przetarg, ani żadnej innej formy niż takiej, no, ale gmina podpisywała umowę, tak? Tylko marszałek. Gmina podpisywała umowę z Zielonym Pierścieniem, czyli było jakby powstało grupa gmin, to co tłumaczyłam, po to, żeby można było pozyskać środki, ponad pan, 100 milionów złotych firma pozyskała. Panie burmistrz, pan dyrektor tej firmy nieszczęsnej Sanito, bo tak można powiedzieć, tak. W ogóle jak tu rozmawiał z nami, bo pani wtedy przecież taka no prawda była, że byłam, więc wiem, co mówię. Była pani i ona na przykład, była propozycja, że ktoś sobie weźmie prywatną firmę, czy nawet prywatna firma od nas z Rabki przyjdzie, nie zgodził się. Bo nie zgodził się ze względu na to, bo ja też o to pytałam, gdyby była firma, która na przykład wykona wszystkie instalacje, no to zgodził się jak najbardziej. Nie zgodził się na takie indywidualne, że każdy sam. Oni muszą wykonać ale zgodnie pan, z projektem. Ale jak powiedział, że ta firma musi wygrać przetarg u niej? Nie, oni wygrali no tak, przetarg. Tak, jest, on, nie tak, ale żeby ktoś przyszedł ale myśmy do pytali końca, do końca, więc jest taka możliwość. Gdyby była firma i miała wolne moce przerobowe, oni dostarczają materiał, bo mają zakupiony. No to niech mi pani powie, jak ta firma konsekwencje poniesie, jak się nie wywiąże. To nie co my, oddamy, to jest... oddamy, bo na przykład to, co pani przeczytała przedtem, tak. Że zrobili tyle pomp, tyle solarów. Ja nie wiem, nie będę z tym negował, bo nie wiem, jaka jest no, prawda. Wiem, jaka jest prawda przy panelach fotowoltaicznych. Że pół jest zrobione, pół jest niezrobione, to jest niesolidna też, firma.
Panie Darku, no nie mam na to wpływu. To, co powiedziałam, zrobiliśmy, co żeśmy mogli, pilnuje tego, monituje, ma taką informację i to jest wszystko. Mają kary umowne zapisane na pewno w umowie, czyli tak jak u nas w urzędzie. No nie ma innej możliwości. No ale wyegzekwowania... Nie wiem, bo ja nie znam umowy. Panie Robercie, no ja panu nie przeszkadzam. Wyegzekwowania na razie nie ma. Kogo i za chwilę pan dostanie głos, panie Robercie. Panie Darku, to, co powiedziałam, jest nadzór nad firmą, jest marszałek, przed którym muszą się rozliczyć z projektu i on będzie egzekwował jakby... No ale pani jako wiceburmistrz nie zrobiła nic, bo na przykład wie pani, że ja chodzę koło tego... To jest pana subiektywna ocena. Ja zrobiłam tyle, ile jest moich. Ale panie Pawle, drugi, jak ja coś powiedziałem, drugi raz się pan uśmiecha, coś, nie wiem, czy mi chce pan... Panie, pan coś no nie komentujmy tego, wy bo drugi raz widzę, że pan się śmieje z tego, coś powiedział. Moim zdaniem powinno pana to nie być, bo to nie jest dla pana. Panie Darku, dobra. Spotkanie. No jest taka prawda. A dlaczego? Jest otwarta sesja, jest pracownikiem urzędu, odpowiada za to. Wszystko działa. Dobrze. Bo już drugi raz i tak się przyglądacie, takie poczucie niewygodnie. Panie Darku, ja już nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Czemu my wracamy do takich niedobrych sytuacji? Dobrze. Uspokojnie. Na tyle, ale nie, to jest prawda. Co? Nie powiedziałem prawdy, że się podśmiewa? Nie wiem, ja nie wracam. No to niedobrze. Pan jest przewodniczący. Dobrze. No to nie jest pana przepraszam bardzo, nie jest pana przewodniczącego, to jest jedno z tego śmiesznego pisma. Proszę bardzo. I nie przepraszam pana. Jeszcze? Pan z czego ja się uśmiecham? Jeszcze? Dobrze, panie Pawle, dobra. No tak. Proszę państwa, no dajcie spokój, nie bądźmy dziećmi, no powoli. Ale pan jest gościem, tak? To jak kultura nie, jakaś jest wymaga. Jest pracownikiem tak, tutaj. Pracownikiem, tak, na sesji jest pracownikiem. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Dziękuję, panie burmistrz. Za odpowiedź. Chciałbym, panie burmistrzu, uzyskać odpowiedź na to moje pytanie, które panu zadałem wcześniej w sprawie tej Bocznej Podhalańskiej, no i tej Zakupiańskiej, co tam było składane. I tak mówię, dzwoniłem do pana też osobiście w tej sprawie i zostało to, jak spodziewałem się, zostawione. I jak tam pan przewiduje na dalsze miesiące, styczeń, luty, marzec? Znaczy ulica Podhalańska, ta boczna, o której pan mówi, ona w ogóle nie była przewidziana w przetargu do odśnieżania. My na dzień dzisiejszy albo musielibyśmy zapłacić ekstra firmie za to, żeby to odśnieżała, albo poprosić w ramach dobrej współpracy, że może właśnie by to odśnieżyli. Natomiast wcześniej ta droga nigdy przez gminę nie była odśnieżana. I stąd między innymi ona nie znalazła się w odśnieżaniu. Te rzeczy, o których pan mówił i wtedy, jak byli ci mieszkańcy. Pisma złożyłem panu, dali zgodę na i to, co chodziło o te odwodnienie czy coś na odśnieżanie, bo chodziłem dwa razy po tych mieszkańcach, bo mnie prosili pisma i pisałem. I zostawili tak. No tak, tylko tam, gdzie są te wszystkie rzeczy związane ze sprawami, które dotychczas w ogóle nie były realizowane, to pan oczekuje, że my to zrobimy tak, jak to się robi, że tak powiem, w domu, czyli od ręki. Pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić od ręki. Pan dobrze wie i ci mieszkańcy dobrze wiedzą, bo pan naczelnik Wydziału Geodezji też zaproponował, jakie jest tego rozwiązanie. I proszę zwrócić uwagę, że nikt z tego rozwiązania nie chce skorzystać. No to może panie burmistrzu, no to jak nie będziemy odśnieżać ludziom, którzy płacą podatek, no to zwolnić ich pół roku z podatku. Nie, nikt nie płacą, ci mieszkańcy tam siedzi, jest 8 czy 9 domów. No po co, jak mają nieodśnieżone lampy, nie mają. Nie, tylko tam nie było zgody na tym osiedlu. Natomiast ci ludzie chcą, żeby uregulować między innymi tam stan prawny, doświetlić tam tą ulicę. Myśmy się od tego absolutnie nie uchylali, tylko pan Adam, naczelnik geodezji, zaproponował, że dzisiaj jest taka możliwość, żeby mieszkańcy zasiedzieli tą drogę i przekazali ją gminie. I tak zaproponował pan. Ale to są koszta, ja już pan powiedziałem, mieszkańcy wyrażają zgodę. Właściciele jest 4, którzy nie żyją. To było rodzeństwo. No ale czy my mamy księgi wieczyste prostować mieszkańcom? No proszę mi powiedzieć. Ale nie. No bo to jest panie następna sprawa. Ja już przeglądałem różne papiery, nie chcę tam wyciągać. Gdzie niegdzie tak, ja już powiedziałem, da się, w moim przypadku się nie da. Dobrze, dziękuję serdecznie panu. Dziękuję. Następny do głosu zapisał się pani Ola. Tak. Ja, panie burmistrzu, chciałam prosić pana, ponieważ była sprawa tutaj, na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę tam
o przejęcie drogi na Bani, prawda? Pamięta pan? Tak, ale tam jest konflikt. Wie pan, że dalej ten konflikt jest, dalej wracają pisma z SKO, urząd dalej wydaje decyzje. I zwrócili się teraz do mnie państwo, którzy tam między sobą jak gdyby niby się już dogadują, ale proszą, żeby pan zorganizował takie spotkanie w Urzędzie Miasta. Oni by przyszli ze swoimi prawnikami, Urząd Miasta ma swojego prawnika i chcieliby usiąść i przedyskutować temat, bo powiedzieli, że praktycznie oni bardziej widzą problem tutaj w urzędzie. Są chętni do rozmowy, nawet te strony, które tam może między sobą się nie potrafiły porozumieć, teraz jednak się porozumiały i proszą, żeby pan na przykład wyznaczył taki termin takiego spotkania i żeby mogli oni usiąść i porozmawiać i przedstawić swoje argumenty, miasto, żeby przedstawiło swoje argumenty, żeby naprawdę zakończyć już jakoś ten spór. Liczą na pana i proszą, żeby pan to zrobił. Bardzo mogę liczyć, że pan coś ewentualnie w tej kwestii... Postaram się, bo nie ukrywam, że ten spór się ciągnie, on się zaognia. Już latami się ciągnie. I ten konflikt nawet między mieszkańcami nikomu chyba do niczego nie jest potrzebny. No a woda i tak zawsze popłynie w dół, a nie do góry. Zgadza się, no fizyka, sama fizyka. Tak. W związku z tym, tak jak mówię, no dlatego oni są bardzo chętni, chcą rozmawiać, proszą o spotkanie. Może łatwiej będzie wtedy właśnie negocjować w urzędzie z panem i z nimi. Myślę, że to już jest duży postęp w tej sprawie, jeżeli chcą razem wspólnie usiąść i rozmawiać. To już jest, myślę, że to już jest duży postęp w sprawie. Tym bardziej, że chodzą za tym już lata. Już chodzą trochę, naprawdę chodzą. Tak, i teraz jeszcze mam jedną sprawę. Jedną sprawę też mnie poproszono, kolegę też poproszono, ale ja już to wyrażę. Powiem tak, że poproszono mnie, żeby to poszło w eter, ponieważ dużo osób jednak siedzi, śledzi sesję, ogląda. Chciałabym poinformować o spotkaniu wszystkich zainteresowanych, czyli te 33 osoby, które są zainteresowane fotowoltaiką, mają niezrobioną tą fotowoltaikę, że takie spotkanie w tej sprawie będzie organizowane, powstał taki jak gdyby komitet tych osób, będzie organizowany 4 stycznia o 18 w Starej Szkole na ulicy Podhalańskiej Związku Podhalan. I wszyscy prosili, żeby to podać, ponieważ nie mają między sobą kontaktu ci ludzie, nie wiedzą do kogo dzwonić, ale prosili, żeby to poszło w eter, że może usłyszą to osoby zainteresowane. I powtórzę jeszcze raz, 4 stycznia w Starej Szkole o godzinie 18 odbędzie się spotkanie wszystkich tych osób zainteresowanych tematem. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Czy pan Robert zabiera głos? To wcześniej przed tobą. Wracając tu do argumentu pana Darka i odnośnie fotowoltaiki. Panie burmistrzu, ja bym miał taką prośbę. My jako gmina przystąpiliśmy do tego pierścienia. Pogłos jest? Do tego pierścienia i jest na pewno tam koordynator, który wszystkie te sprawy z tych gmin koordynuje. I podejrzewam, że w umowie, zawierając z firmą, która wykonuje, bo to nie tylko na naszej gminie, bo jest kilka firm, w jednej gminie inni, zawierając umowę ten koordynator, na pewno, podejrzewam, bo ja bym tak zrobił, nie wywiązanie się z umowy, nie uzyskanie terminu, nie takie różne, poniesie pan kary takie i takie, bo wszędzie tak jest, jakby powiedzieć, w umowie. I czy by nie należało, jakby my jako mieszkańcy gminy, którzy nie zrealizowane zostały zadania, które nasza gmina jakby powiedzieć im przekazała, niech ten pan nam przedstawi, jak znajdzie rozwiązanie, żeby tym ludziom jakby powiedzieć przedstawić, jakie kary poniesie ten pan, który nie wykona. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. To znaczy, tak nawiasem mówiąc, co komu z kary, jeżeli nie będzie mógł skorzystać w 100% z tego, co mu daje w tej chwili instalacja. Straci na tym mnóstwo. No, ale w każdym razie wracając do, że tak powiem, ja mam takie jedno pytanie, ponieważ dostałem odpowiedź na swoje wcześniejsze
Zapytanie w sprawie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju. I tutaj uzyskałem odpowiedź, że został ogłoszony przetarg, który nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwoty ofert przekraczały możliwości finansowe zamawiającego. I według otrzymanej informacji kwota oferty, bo tam były dwie, jedna była, z nich to 499 108. O drugiej to już nie wspomnę, bo to jest faktycznie oferta nie do przyjęcia. Moje pytanie akurat tutaj brzmi, tutaj, żeby nie było żadnych, ja absolutnie nie mam nic przeciwko, ale czym się różni szkoła jedna od szkoły drugiej? Że w jednej zrealizowano za 500 tysięcy ponad, plus jeszcze teraz dojdą te kwestie opłat za z tytułu dzierżawy, natomiast no, drugą jak gdyby spuszczono po brzytwie. I drugie pytanie, czy przewidywane są próby ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 z wykorzystaniem terenów przeze mnie wskazanych, bo być może, że ta lokalizacja, którą wskazywałem, ona jak gdyby pozwoli obniżyć koszty, że tak powiem, całej tej inwestycji, ponieważ tam mamy do czynienia z gruntem już utwardzonym, tam w zasadzie w tym rejonie już nie trzeba wykonywać jakichś istotnych prac. Dziękuję bardzo. By nie przedłużać. Jeżeli o mnie chodzi, jestem za tym, żebyśmy jak najbardziej ten plac zrobili. Natomiast co do porównania, o którym pan Jan mówi, to dzieciaków w Rdzawce, tych w oddziale przedszkolno-szkolnym jest 64, a tu w Rabce 13. Ale jestem za tym, żeby było takie miejsce przy każdej szkole, tam gdzie mamy swój oddział przedszkolny, żeby te dzieci mogły faktycznie z niego korzystać. Musiałbym ad vocem, ale to już szkoda. Jeszcze mam takie krótkie przypomnienie, bo już my tu przedtem mówili na komisji budżetowej o tym odśnieżaniu, żeby zwrócić uwagę zwłaszcza zakładom komunalnym, bo oni odśnieżają po mieście, żeby były skrzyżowania, łuki, zakręty bardziej posypywane, bo wiele ludzi narzeka na to, że niebezpiecznie jest na tych drogach. I tyle. Proszę bardzo, pan Paweł jeszcze i to znaczy, ja tutaj już burmistrzowi przedstawiałem, chodzi o montaż tych dwóch lamp tam na tym w okolicy basenu. W okolicy basenu i jednej lampy na tej drodze bocznej do roli Wójciakowa. Także z mojej strony tyle. Dziękuję. Dobrze, bardzo proszę. Będziemy zmierzali ku końcowi. Ja ci dam za chwilę. Mianowicie 15 grudnia, wiecie, już była sesja, nie zdążyłem państwu przekazać, bo nie wpłynęły. Natomiast w tym czasie płynęły życzenia bardzo serdeczne i znakomitych gości. Między innymi wpłynęły życzenia i świąteczne, i życzenia noworoczne, błyskawicznej obfitości, we wszelką pomyślność, Boże łaski i tak dalej. Bardzo się pozdrawiam. Od pani poseł Anny Paluch, od senatora Jana Hamerskiego, od pana senatora Gusta Mostowego, zarazem ministra, który jeszcze chcę wam powiedzieć, życzył nam przecież ten wyjątkowy czas radosnej chwili spędzonej w gronie najbliższej, a w nowym 2022 roku mnóstwo sportowych emocji i turystycznych aktywności. Pani poseł Wicher Patrycji i pani poseł Barbary Bartuś. Natomiast bardzo serdeczne i takie wdzięczne życzenia, proszę państwa, wpłynęły od naszych stałych tutaj współpracowników. Między innymi, ja już tu po kolei się ułożyłem, ale no to jak już mówię to. Proszę państwa, od bardzo serdecznie się spółki komunalnej, pani prezes Pancerz, piękne życzenia wpłynęły od dyrektor biblioteki, pani Gąsior, życzenia od prezesa zarządu wodociągów i kanalizacji,
życzenia od dyrektor Zespołu Szkół przy Śląskim, pani Anny Dachowskiej. Życzenia, proszę Państwa, od prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Piotra Nowaka w Chabówce. Dalej życzenia od Psoni dla wszystkich i życzenia, proszę Państwa, dla Was od Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar. Proszę Państwa, ale nie na tym koniec. Jeszcze pozwólcie minutkę, że zajmę Wam. Chciałem przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich radnych, dla Państwa burmistrzów, dla całej załogi od Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, która jak co roku chce po prostu Was uhonorować jakimś dosłownie małym prezentem. W związku z tym przygotowałem dla Was prezenty, które święty Mikołaj przyniósł i chciałbym Wam na nowy rok je wręczyć. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Z imieniem, nazwiskiem, funkcją, dziękuję, kalendarz na ten, dla pani również i dla pana Roberta Wodziaka jako sekretarza. Mam również dla pana Marka Cieplińskiego, ale jego nie ma, dla pani Małgorzaty Choim, ja to już tam będę przechodził. Dla pani Katarzyny Karkuli podwójny, bo nie odebrany z tamtego roku. W tym roku również. Proszę Państwa, Paweł Rogowiec, bardzo proszę. Piotr Ptak. Proszę przekazać prezesowi podziękowania. Dziękuję pan. Piotr Ptak odłożymy, damy później. Pani Dorocie Majerczyk damy później, bo nie ma. Pan Jan. Pan Jasiu Kwatyra, proszę bardzo. Proszę, ja tam podejdę. Pan Jacek Watawiec, proszę bardzo. Dariusz Krzysztof, proszę uprzejmie. Pani Józefa Śmietana, proszę bardzo. Robert Skipiała, pani Ola Koper i jeszcze Piotr Żółtek, ale nie ma go. Jest. Zamaskowany. I Rafał Wójtowicz. Rafał Wójtowicz, proszę Państwa, mamy również pominek dla naszej niezastąpionej pani Radki. I jeszcze mam tutaj upominek również dla pani skarbnik. To jest niepodpisane, ale to jest dla pani skarbnik. Proszę Państwa, tymi życzeniami od fundacji chciałbym również pożegnać stary rok w swoim imieniu, złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne, spokojnego przede wszystkim i zdrowego nowego roku i na kończącą tą chwilę chciałbym zarazem szanownych Państwa przeprosić za wszystkie może niezłe gesty, może niedobre słowa, w czymkolwiek uchybiłem w starym roku. Przepraszam, w nowym roku obyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i żebyśmy stanowili jedną rodzinę, taką jak w domu, dlatego że dla jednego miasta pracujemy, dla jednej gminy. Dziękuję. Żeby więcej syknęło, wzajemnie niż śpiewa. Proszę Państwa, tym sposobem zamykam posiedzenie Rady 47. sesji 8. kadencji. Na tym dziękuję wszystkim. Zamknięte już? Wyłączone?